To tak informacyjnie, jeśli ktoś nie ma tabliczki, to bardzo proszę siadać tam, gdzie są po prostu miejsca. Tabliczki są dla osób, które potwierdziły swoją obecność. Witam Państwa bardzo serdecznie na wysłuchaniu eksperckim organizowanym przez Koalicję Obywatelską. Zaznaczam, że wysłuchanie ma charakter otwarty. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy są zainteresowani, bardzo często zbulwersowani tym, w jaki sposób LOTOS został przejęty przez spółkę Orlen, a na końcu wygląda na to, że po prostu wyprzedany albo oddany nie do końca na takich warunkach, na jakich powinien być sprzedany. Na dzisiejsze spotkanie, oprócz tego, że gościmy parlamentarzystów zainteresowanych tematem, w tym na pewno tu jest spore grono osób, parlamentarzystek, parlamentarzystów z Pomorza, którzy od wielu lat śledzą losy gdańskiej rafinerii. Zaprosiliśmy też ekspertów, byłego prezesa grupy LOTOS, pana Pawła Olechnowicza, doktora Dariusza Wieczorka, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, mecenasa Sławomira Staszaka z Kancelarii Radców Prawnych Kardasz Staszak i głównego ekonomista Instytutu Obywatelskiego Andrzeja Domańskiego. Razem ze mną jest też pan poseł Aziewicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan poseł Tomczyk. Zanim głos oddam ekspertom, kilka zdań wprowadzenia, dlaczego tutaj w ogóle się spotykamy. Spotykamy się dlatego, i to jest pierwsze spotkanie, przy tej okazji chciałam też zapowiedzieć, że na pewno nie ostatnie, będziemy w ramach specjalnego zespołu badającego przejęcie LOTOS przez spółkę Orlen. W ramach specjalnego zespołu będziemy patrzyli na ręce rządzącym, patrzyli na ręce władz spółki, która jest odpowiedzialna za tę transakcję. To jest pierwsze spotkanie, organizujemy dlatego, że służby państwa nie działają. Służby państwa, które powinny stać na straży przestrzegania prawa, powinny stać na straży dbania o interesy strategicznych spółek Skarbu Państwa, te instytucje po prostu nie działają albo nie mają możliwości działania. Centralne Biuro Antykorupcyjne, prokuratura, prezes Rady Ministrów, to są te organy państwa, które w sposób szczególny powinny interesować się takimi transakcjami jak ta, o której dzisiaj mówimy, a tego nie robią. Z drugiej strony mamy Najwyższą Izbę Kontroli, która nie jest spuszczana do takich spółek jak Orlen, żeby kontrolować tę działalność, i Najwyższej Izbie Kontroli uniemożliwia się dzisiaj normalne funkcjonowanie. I stąd nasze spotkanie. Pamiętamy, jak prezes Obajtek zapowiadał zbudowanie multienergetycznego giganta, a skończyło się na rozbiorze grupy LOTOS. Ma dojść do sprzedaży 30% spółce Saudi Aramco po, jak wskazują eksperci, dzisiaj też będziemy o tym mówić, zaniżonej cenie, i ma dojść do wyprzedaży ponad 400 stacji LOTOSu i oddaniu ich węgierskiemu MOL-owi. Partnerzy co najmniej wątpliwi. Będziemy dzisiaj też chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy ta transakcja opłaca się Skarbowi Państwa. Komu najbardziej opłaca się ta transakcja? Czy sprzedaż 30% LOTOSu, Saudi Aramco i ponad 400 stacji LOTOSu węgierskiemu MOL-owi
pomogło zbudować panu Obajtkowi multienergetyczny koncern? Kto zaproponował środki zaradcze? Kto zaproponował warunki, na jakich zostanie sprzedany Lotos? Będziemy chcieli prostować kłamstwa w tej sprawie. I od razu na tę wątpliwość odpowiem. To Grupa Orlen, pan prezes Obajtek, członkowie zarządu odpowiadają i będą odpowiadali za to, na jakich warunkach Lotos zostaje sprzedany. Czy fuzja zlikwidowała konkurencję? Czy fuzja ma wpływ na to, jak dyktowane są dzisiaj ceny hurtowe na polskim rynku paliw? Ile naprawdę warty jest Lotos w momencie sprzedaży i czy istnieje prawna możliwość zablokowania tej transakcji? Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Aziewicz. Szanowni państwo, na naszych oczach powstaje struktura, która musi budzić niepokój z punktu widzenia bardzo szeroko rozumianego interesu państwa polskiego. Patrząc na ilość negatywnych zdarzeń, które wiążą się z tym procesem, uważam, że powstaje multipatologiczny koncern, który jest niebezpieczny zarówno w kontekście, moim zdaniem, naruszonego interesu Skarbu Państwa. I tu zwracam uwagę na wyceny przejmowanych spółek okazyjnie nabycia Lotosu Energii, a ostatnio właśnie 30% akcji rafinerii Gdańsk przez Saudi Aramco. Zwracam uwagę na interes konsumentów. Pamiętam czasy, kiedy kierowałem jeszcze Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kiedy budowaliśmy strukturę, która zakładała istnienie dwóch centrów zdolnych do realnej konkurencji. Pamiętam spór o stacje benzynowe wynikające z podziału czy z likwidacji CPN-u. I pamiętam też pana prezesa Olechnowicza, który praktycznie od zera stworzył giganta, stworzył potężną rafinerię, z ojcem założycielem podmiotu, który znakomicie się rozwijał, w który państwo polskie włożyło duże pieniądze i który realnie konkurował z Orlenem. W tej chwili ostatnie wydarzenia właściwie pokazują, że Orlen jest zdolny, przyznaje się do tego, do ustalania cen niezależnie od rynku. Orlen sobie jakąś politykę prowadzi, no, która nie jest polityką, która wynika z istoty kodeksu handlowego, z istoty spółki Skarbu Państwa, manipulowania cenami, zabiera ludziom albo daje ludziom. To nie jest normalna gospodarka i zwracam tutaj uwagę na bierność regulatora, bierność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który się wydaje dosyć biernym widzem procesów, które się dzieją. Jak się robi wielka awantura, no to wszczyna jakieś postępowanie. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydawał całe raporty dotyczące stanu konkurencji w poszczególnych branżach. Dyskusja na temat konkurencji w sektorze paliwowym toczy się od dłuższego czasu. Ja takich wystąpień prezesa UOKiK-u nie widziałem. Zwracam też uwagę na coś, co chyba jest równorzędnie poważne. Mam tutaj na myśli zagrożenia dla demokracji, które wiążą się z powstaniem owego potężnego koncernu, ponieważ moim zdaniem rośnie struktura oligarchiczna, trochę taka na wzór węgierski czy rosyjski, która w istotny sposób oddziałuje na politykę. Przypominam państwu projekt, który został ostatecznie wycofany z prac Wysokiej Izby, ale był taki projekt, który zakładał praktyczną nieodwołalność prezesów dużych spółek. Teraz też nie do końca wiemy, co się działo z ustawą o ochronie inwestycji, dlaczego akurat z ustawy o ochronie inwestycji wyłączono tą część, kiedy szefowie służb specjalnych mogli opiniować, no, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego projekty. Czy służby specjalne w Polsce w czasie pandemii nie są w stanie porozumieć się tak, żeby wydać opinię w kontekście wejścia do Polski takiego inwestora jak Saudi Aramco? Nie wiem. Ale zwracam uwagę też na upadek dobrych obyczajów, na ataki prezesa Obajtka na konferencje prasowe posłów, prezesa Obajtka i jego zrzecznika, który nazywa się Adam Kasprzyk. Zwracam uwagę na masowe wpłaty wysoko opłacanych menedżerów pracujących w Lotosie na kampanię PiS-u, na potężną ilość tak zwanych Misiewiczów, działaczy PiS, ich rodzin pracujących w tych strukturach. Także to wszystko budzi głęboki niepokój i powoduje, że ta struktura, powstawanie jej
i rozwój, patologiczna struktura, jak uważam, ona powinna być monitorowana. I temu będą służyły prace naszego zespołu. Będziemy patrzeć na ręce, wyciągać wnioski i czynić to wszystko, co w naszych kompetencjach. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję i poproszę teraz o zabranie głosu pana prezesa Pawła Olechnowicza. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja nie wiem, po takim wstępie i po tym, co się dzieje tutaj, nie tylko wokół Lotosu, ale w naszej gospodarce, w naszym kraju, to tak nie wiem, czy uda mi się zmieścić w tej tematyce gospodarczej, bo tutaj jest coś więcej, co mnie bardzo zastanawia. I bardzo boli. Boli jako tego, który nadzorował cały proces rozwoju Lotosu, ale bardzo poważnie zastanawia jako obywatela tego kraju, jak dla firmy interesariusza, bo nie jestem akcjonariuszem, a ponieważ to są aktywa państwowe, istotne aktywa państwowe, gospodarcze, ale i z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, to zastanawia mnie, dlaczego? Po co, na co, dlaczego? Trochę lat przepracowałem w biznesie również międzynarodowym. W Szwajcarii uczono mnie w szwajcarskich Alpach, tak żartuję, ale taka była prawda, tak zwane zespoły międzynarodowe, jak zarządza się korporacją międzynarodową, jak buduje się firmy i w jaki sposób prowadzi się różnego rodzaju postępowania, przygotowania do jakichkolwiek spraw związanych z próbą podjęcia decyzji poważnej, strategicznej. Ta decyzja, nawet jeżeli by miała jakiekolwiek znamiona, że jest podejmowana odgórnie jako polityczna i ktoś ją ma wykonać, gdyby tak było, nie znam takiej transakcji w krajach zachodnich, to ona musi być bardzo, bardzo według różnego rodzaju procedur i reguł gry rynkowej przeprowadzona. A jeżeli chodzi o aktywa typu tak istotnego, jakim jest Lotos, a prowadzi to całe postępowanie, bym tak powiedział, nie umiem tego nazwać, bo to nie jest absolutnie żadna próba budowy czempiana, jakiegoś tworu multienergetycznego. Nie ma takiego na świecie, nie ma to w ogóle takiej nazwy na świecie. To pokusił się pan Obajtek, który dużo nie zbudował, więc to nawet mi w żadnej literaturze nie mogę tego znaleźć, żeby tak było, bo do tego, że tam jest, że tam są poza energetyką i media i mydło powidło, to jeszcze można by dodać bakomy albo coś w tym rodzaju, czy, i równie dobrze by to było. Więc tu chciałem tylko powiedzieć, że te transakcje, tego typu transakcje muszą być uzgodnione z akcjonariuszami. No i tutaj strona prowadząca powie, że tak było, i z interesariuszami, w związku z tym ze mną, jako obywatelem tego kraju, z każdym, z państwem, tak? Bo to są aktywa istotne państwowe, które pracują również na nasze emerytury, na renty, na różnego rodzaju wydatki, które są zdefiniowane w układzie finansowym państwa. I mamy prawo wiedzieć, po co, na co, dlaczego.
wypowiedzi typu, że to jest champion multienergetyczny i że to wystarczy, bo to będzie duże i duże potrafi coś robić, to ja z mojego doświadczenia jako menadżera, który ponad 30 lat tego się uczył i dalej się uczy. Ja się tego nie wstydzę. Człowiek zaczyna się wstydzić, że się, szczególnie tego, że się uczy, to już znaczy, że już się za bardzo zestarzał i czas w ogóle odejść. Ale tego akurat nie rozumiem jakiegokolwiek, bo to nie jest tłumaczenie. To się zapisuje w postaci takiej bardzo, nie chcę używać slangu, tak? No nie będę używał, ale to się nie kwalifikuje do jakiejkolwiek wypowiedzi osoby czy osób, które albo doradzają na najwyższym poziomie, albo zarządzają firmą i prowadzą taki proces. Zostałem poproszony przez ministra Kaczmarka. Ja też się nieraz zastanawiam, dlaczego w 2002 roku, ale wiem, że znaliśmy się na tyle z ministrem Kaczmarkiem, że nie było tu żadnego pomysłu jakiegoś, żebym przyszedł do rafinerii gdańskiej, bo minister ma jakiś pomysł, który nie jest pomysłem gospodarczym. Nie mam żadnych absolutnie wątpliwości. Zgodziłem się, bo stwierdziłem, że mam jako takie międzynarodowe doświadczenie, które można wykorzystać, jeżeli się dostaje do rąk coś, nad czym można popracować. I tu akurat takim pomysłem była rafineria gdańska. Ja nie miałem żadnej wątpliwości, że jest to firma, która będzie wymagała ogromnych przekształceń i ponieważ jest w okresie sprzedaży, a się dowiedziałem bardzo szybko, bo po 2 miesiącach, że ta transakcja jest transakcją no jakąś dla mnie dziwną i niemożliwą raczej do tego, żeby ona została zrealizowana po rozmowie z kupującym. Więc wykorzystując moje doświadczenie i również pewne wsparcie, które miałem, stworzyliśmy pomysł na budowę grupy. Proszę Państwa, nie chcę tutaj o tym opowiadać, bo nie po to tutaj jestem, ale po to, żeby powiedzieć, że budowa grupy kapitałowej Lotos od rafinerii gdańskiej jako takiego właściwie monolitycznej firmy. To była rafineria, która przerabiała, miała tam ileś stacji właściwie nie swoich, ale takich franczyzowych. Do tego zaczynała jakby w tym, a resztę to były to działy, wydziały potrzebne do funkcjonowania tej rafinerii, a sprzedaż na rynku robili hurtownicy. Hurtownicy to są ci, co mogą zarabiać i w związku z tym nie rafineria zarabiała, tylko oni zarabiali na tym. Trzeba było to wszystko zmienić i ustawić w modelu biznesowym, a na dodatek pokusiłem się o model, który by spowodował, że ta firma może być czymś ciekawym, jeżeli uznałem, jeżeli politycznie da się to przeprowadzić. Zajęło 12 lat. Proszę Państwa, to nie to, że ta kupowało się, budowało się program 10+, inne programy, inwestycje na Morzu Północnym, w Stavanger firma. A tak na marginesie, to w Stavanger, jak pojechałem, żeby rozmawiać tam o pomyśle, to mi powiedziano, że w Norwegii nie ma klimatu dla jakichkolwiek pomysłów biznesowych z Polakami. Po tym, jak została zerwana transakcja zakupu gazu z Norwegii.
to był okres, kiedy Leszek Miller doszedł do władzy i ta umowa była gotowa, parafowana do podpisania. Bez pewnie podania przyczyn, tak jak mnie mówiono bynajmniej, została podpisana umowa nowa z Gazpromem. To nie o to chodzi, ja nie chcę tutaj mówić, że co jest lepsze, co jest gorsze. Dla Polski na pewno to był kierunek na dywersyfikację i nie ma mowy o tym, żeby dobrze coś chodziło przez długi okres czasu, jeżeli nie mamy właśnie tak zwanej dywersyfikacji. Jeżeli jesteśmy zależni bardziej od jednego, to jesteśmy w kłopocie, jeżeli ten kłopot jakiś zostanie, pojawi się. Obojętnie z której strony. Będziemy dalej w kłopocie i to na pewno będzie przynosiło określone problemy. O, tak nawiązując do kontraktu na ropę naftową, przechodzimy albo przeszliśmy właśnie z dostaw rosyjskich monopolistycznych na dostawy z Arabii Saudyjskiej. Też monopolistyczne. 20 milionów ton ropy kupowane przez Polskę, kiedy potrzeby są dla Gdańska 11-17 dla Orlenu, jakby na rynek polski to jest 28, to jest to na pewno już większościowa dostawa od jednego dostawcy. Kiedy na rynku światowym ropy jest na dzisiaj i w perspektywie horyzontu czasowego, jakby funkcjonować w tym biznesie, pod dostatkiem. Więc można zawierać kontrakt i się nie zawiera, proszę Państwa, z mojego doświadczenia nie zawiera się kontraktów długoletnich, jeżeli jest okres niepewny. A dzisiaj nawet nie mówię tutaj o wojnie, nie mówię tutaj o jakichś trudnościach, nieporozumieniach politycznych. Mówię tutaj o zmieniających się technologiach, o szybkich zmianach technologii zachodzących w gospodarce. W związku z tym kontrakt 10-letni jest kontraktem na pewno według mnie za długim. Jeżeli on jest na całe 10 lat obarczony tą karą 500 milionów dolarów, to na pewno ta kara zostanie zrealizowana. Na pewno nie mam żadnych wątpliwości, zwłaszcza jeżeli te zapisy są takie, jak dotyczą tej kary. Ja wiem, że trochę się rozgadałem, ale ciekawe. I teraz przejdę w takim razie do samej transakcji króciutko. Wiem, że mówi się ostatnio bardzo wiele, a właściwie głównie, tak? I tutaj taka była zapowiedź. Saudi Aramco. No jest to klucz programu, bo to jest jak gdyby firma światowa numer jeden, największy koncern na świecie i ten, który ma nas tutaj gdzieś wywindować, nie wiem, w skali międzynarodowej na tego czempiona multienergetycznego. Otóż w takich graczach wchodzi i rozmawia z takim graczem jak my, z wielkim szacunkiem, jak Orlen. No to jest bardzo wysoko, szkoła wyższa i podstawówka albo przedszkola. Różnica klas jest niesamowita i nie ma takiej możliwości, żeby znalazło się partnerstwo w realizacji tej transakcji. Wygrywa ten mocniejszy. Absolutnie nie mam wątpliwości. Być może są przypadki takie, że z dużym, dobrym graczem ten mały wygrywa, bo trochę rośnie. Tylko czy my jesteśmy w takiej sytuacji, w takiej pozycji jako Polska, żebyśmy się tak oddawali w tego typu, poddawali tego typu działaniom, zwłaszcza, że Saudi Aramco to jest firma państwowa, która realizuje państwowe interesy, a państwo realizuje wspólne interesy z Rosją, z Putinem, który prowadzi wojnę na Ukrainie. Więc w tej sytuacji, powiedzmy, politycznej nie mam żadnych wątpliwości, że taka transakcja, o czym mówiłem rok temu, na samym początku już i wojny, nie powinna być brana w ogóle pod uwagę z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Nawet jeżeli by było tak doprowadzone, że to nam się kalkuluje, to się przesuwa do
uspokojenia sytuacji politycznej i to nic się nie dzieje. Tak gracze, którzy chcą z sobą grać prawidłowo, tak postępują. Okej. Jeżeli weźmiemy wycenę firmy Salomon z Teksasu, która wycenia rafinerie wszystkie na świecie, tak poddaliśmy 20 ponad lat temu pod taki tego typu ocenę również rafinerię Gdańską. Byliśmy gdzieś tam w szarym końcu, bo to jest sprawa, nie będę mówił o szczegółach, ale związana z technologią, systemem zarządzania jakością produktów w związku z tym i tak dalej, ale również jest wycena. Za, nie wiem czy Państwo wiecie, ale za 20 rok, i to jest dokumentacja rafinerii, od Salomona tego się nie dostanie, bo oni takich informacji nie podają, wyceny, podają wszystkie inne, a tego nie. Taka wycena za 20 rok, co dwa lata to się robi, w związku z tym za 22 będzie gdzieś w maju, czerwcu. Rafinerii Gdańskiej to jest 4 miliardy 930, jeżeli pamiętam, milionów dolarów. To jest 21 chyba 600 albo 700 miliardów złotych, to jeżeli z tego weźmie się 30%, to jest ponad 7 miliardów złotych. Wszystko można, ale ja bym powiedział, że w takim układzie nie wolno sprzedać, gdyby do tego miało dojść, było taniej rafinerii gdańskiej. Na dodatek, żeśmy zgodzili się na 50% surowca, mimo że 30% udziału, to 50%, 50% surowiec dostarcza jedna, druga strona i 50% produktów. Warto też się zastanowić, aczkolwiek ja nie chcę tutaj gdybać i politykować, czy te produkty to Saudi Aramco zabierze, wywiezie za granicę i sprzedaje, czy tutaj. Jeżeli wywiezie za granicę, to to jest 5 milionów ton, to jest istotny kawałek naszego rynku i naszych potrzeb. W związku z tym pytanie, czy my sobie poradzimy z naszą gospodarką w takiej sytuacji. No, ale tak czy inaczej, to jak się sprzedaje tak, żeby zarobić. W związku z tym będą na pewno to robić tak, żeby zrobić z tego jak najlepszy interes. Innymi słowy, za 30% udziału, mają 30% udziału, mają 50% zysku. O, jak widzimy za ubiegły rok, to bardzo dobry pieniądz. I na dodatek jeszcze przy tym mogą w sytuacjach istotnych dla firmy powiedzieć temu, co ma 70%, nie. W związku z tym nie będą podejmowane decyzje, jeżeli nie będzie zgody. Tak zwane, to się kwalifikuje jako prawo weta. Do tego, jeżeli dodamy 50% udziałów Lotos RBP, to jest firma, którą założyliśmy, która produkowała, sprzedawała paliwa lotnicze, bardzo dobry biznes, z RBP, dlatego 50%, w związku z tym tutaj już nie ma, nic nie zostaje, oni kupują te 50 i razem z BP będą mieli tą działalność, a paliwo lotnicze produkowane jest w Lotosie, więc będą mogli na tym jeszcze lepiej zarabiać. Dwie firmy, o których się nie mówi. MOL, jedna z najgorszych firm w zakresie marki rynkowej na rynku europejskim, detaliczny rynek. Ja bym powiedział tak już, to może biorę do siebie. Ale serce mi się kraje, że właśnie takiej marce została sprzedana ta część biznesu. A jeżeli słyszę, że 140 rafinerii w zamian, czy może w tej transakcji jakiejś wiązanej zostało kupione na Słowacji i na Węgrzech, no to jeżeli ktoś jeździł po tych krajach i widzi stację MOL-a, to może sobie
odważnie porównać stację Lotosu i stację Mola. To jest na pewno premium i zaścianek. Niewiele, bo ja bardzo, bardzo, że tak powiem, popieram prywatyzację, popieram prywatny biznes. Jestem za tym. Aczkolwiek mam duże wątpliwości, jak widzę, że państwo sprzedało logistykę całą, terminale paliwowe, więc intratny biznes dla firmy, która właśnie jest w rękach prywatnych i tak została zbudowana na marginesie, bazując na kontraktach i handlu z Białorusią i Rosją. Jeżeli ktoś, a tutaj na tej sali pewnie każdy, wie, to jest tak jak gdzieś się pracuje w służbach, w jakimśkolwiek takim biznesie, gdzie potrzebny jest zakres głębokiej poufności i tak dalej, zostaje się w pewnych relacjach do końca życia. W tym biznesie tak jest, a szczególnie z takimi partnerami, jak się go prowadzi i rozwija. Jeżeli teraz do tego dodamy więcej jak 50%, bo tyle się zwiększa biznes Unimotu, sprzedany biznes przez państwo, dla firmy państwowej, państwo, które robi reprywatyzację, tak, które odkupuje to, co dzisiaj jest niepaństwowe, tak, i taką politykę ogłasza na początek swojej kadencji, robi taki ruch, to rozumiecie, dlaczego ja mówię, że nie rozumiem, ale to w kategorii nie rozumiem, nie ma kwalifikacji również. Więc są trzy, a wszyscy z tych trzech, to jak mówię, to jest Rosja. I teraz bym już zakończył prawie, poza jednym, co chcę powiedzieć. Aha, chciałem powiedzieć jeszcze jedno. Te 14 lat, czy 12 lat budowaliśmy jakość firmy Lotos. To nie tak, że się kupowało, że można było połączyć jakieś aktywa, jedne, drugie i to samo chodzi. Proszę Państwa, to jest wprowadzenie wiedzy zarządczej, edukacja ludzi poprzez funkcjonowanie w takim biznesie, szkolenia różnego rodzaju, krajowe i zagraniczne. Shell Global Solutions robi u nas takie szkolenia właśnie dla rafinerii i wprowadzenie technologii. Oczywiście dostawcy różnego rodzaju urządzeń, ale mnóstwo tego i mnóstwo oczywiście pieniędzy na to wydawaliśmy. Tylko że ja nie miałbym problemu, żeby pokazać, na co te pieniądze szły i w jakiej ilości, tak? Bo to jest na pewno transparentne. A wynik Lotosu świadczył o tym, że wydawaliśmy dobrze i w tym kierunku. Jeżeli teraz się mówi, że łączymy firmy i poprzez połączenie będziemy mieli czempiona i on będzie sam sobie chodził. I co dużo mówić, nie mamy ludzi z jakimkolwiek doświadczeniem menedżerskim do tego, ażeby cokolwiek takiego poprowadzić, to jest tragedia. To jest, nie ulega wątpliwości dla mnie, że to jest przedsięwzięcie, które ja nie chcąc używać jakichś twardych zwrotów, ale powiem wprost, że to jest coś w rodzaju patologii gospodarczej. Myślę, że jak powiem, że to graniczy, to niektórzy z Państwa powiedzą, że nie mam racji, graniczy z celowym postępowaniem, które trzeba by było bardzo, bardzo wyjaśnić, dlaczego takie zostało dokonane. Bo jeżeli tyle ludzi i tyle firm doradczych bierze w tym udział, to nie jest tak, że się ktoś wziął jeden, pomylił i wszyscy inni za nim ciągną. To jest gdzieś poukładane. To, że jest potrzeba, żeby sprawdzić, żeby wiedzieć, co, jak, dlaczego, to jest wymóg jak gdyby podstawowy. Bardzo się cieszę, że w tym kierunku to idzie i bardzo będę sekundował
tym wszystkim, którzy w tym kierunku będą robić cokolwiek się da. I bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego taka transakcja została dokonana. Za moich czasów 12 lat, 14 lat, chyba co najmniej 7 poważnych, w tym 3 takie, że byłem na wylocie, a raz prawie, że takim przypadku, który był zainicjowany, jeden prezes Orlenu był tutaj zatrzymany. Podobnie mnie czekało. Ale zawsze umieliśmy znaleźć wspólny język z właścicielem, z rozsądnymi politykami, żeby wytłumaczyć, że to i społecznie, i politycznie, i gospodarczo jest niejak. Sama transakcja łączenia Lotosu z Orlenem. Natomiast tutaj nie jest łączenie Lotosu, tu jest likwidacja na czyjeś życzenie, likwidacja jednej z najlepszej marki na polskim rynku. Państwo, nie wiem czy wiecie, ale chyba tak, marka Lotos, sama marka, bo marki są wyceniane, znak Lotos, to jest ponad 2 miliardy złotych. Sam znak Lotos. Więc pytanie, kto zapłacił za ten znak, jeżeli go się likwiduje? Tak? Jeżeli przejmuje to Saudi Aramco, to gdzie jest te 2 miliardy, jeżeli on za rafinerię, za aktywa rafinerii płaci 1/10? Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Na pewno będziemy, tak jak zapowiedziałam i pewnie nasi parlamentarzyści o tym później będą mówili, domagali się też tej transparentności i pokazywania, na co tak naprawdę zgodziła się polska strona, na co zgodził się Orlen. Przecież wiemy, że na końcu stoją za tym politycy partii rządzącej. Prędzej czy później będziemy ich za to wszystko rozliczać. Poproszę teraz o zabranie głosu doktora Dariusza Wieczorka z Uniwersytetu Gdańskiego i jeszcze chciałam tylko przywitać eksperta z Senatu, głównego eksperta Senatu Tomasza Siemiątkowskiego, który też jest dzisiaj tutaj z nami. Bardzo proszę panie doktorze o zabranie głosu. Dzień dobry, witam państwa. Nie tylko pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, ale też wspólnie z mecenasem Staszakiem tu obecnym i z dwoma mniejszościowymi akcjonariuszami latem zdecydowaliśmy się na wytoczenie działu przeciwko Orlenowi i na zaskarżenie fuzji. Ja przygotowałem ocenę ekonomiczną, natomiast oczywiście mecenas Staszak z zespołem z kancelarii przygotował pozew razem z załącznikami. Ten pozew jest rzeczywiście potężny. My to zrobiliśmy oddolnie w bardzo krótkim czasie. Pozew wraz z załącznikami to jest ponad 3000 stron. Natomiast mam prezentację. W tym momencie chciałbym tak naprawdę wprowadzić jedynie, licząc na pytania państwa w dalszej części. Poproszono nas o to, żebyśmy się skoncentrowali dzisiaj na aktywach zbywanych na rzecz Aramco, a zatem w ten sposób właśnie po pierwsze chciałbym pokazać państwu w takim bardzo prostym ujęciu, jak wyglądała sytuacja przed fuzją. Rzeczywiście cały łańcuch wartości był w grupie kapitałowej Lotos. Przy czym bezpośrednio przed fuzją instalacje rafineryjne były w dwóch spółkach, to znaczy w grupie Lotos S.A. oraz w Lotos Asphalt. W Lotos Asphalt były najnowsze instalacje, które powstały w latach 2014-2020, które to instalacje kosztowały 2,3 miliarda złotych. Rafineria Gdańska, jak wiemy, powstała na początku lat 70. Natomiast na początku tego XXI wieku no, można powiedzieć, że była przestarzała. Wysiłkiem pana prezesa Olechnowicza przeprowadzono duże inwestycje, o których prezes tutaj powiedział rzeczywiście. W tym momencie jest to rafineria wcale nie mała, całkiem duża.
przerabiająca ponad 10 milionów ton ropy. Dla porównania rafineria w Płocku przerabia około 16 milionów ton ropy. No więc mamy tutaj zestawienie. Nie można mówić, że jest to mała rafineria, skoro przerabia 40% ropy w Polsce. Do tego Lotos Paliwa. Lotos Paliwa, czyli spółka handlująca już produktami naftowymi, ropopochodnymi, przede wszystkim w hurcie. Tutaj widać na slajdzie za 2021, czyli ostatni rok, no, można powiedzieć przed fuzją, że ponad 18 miliardów złotych to była sprzedaż hurtowa, natomiast jedynie 7,7 miliarda to sprzedaż detaliczna poprzez sieć stacji paliw. No, grupa Lotos nie posiadała jakiejś bardzo dużej liczby stacji. Ten udział to jedynie około 6% w rynku krajowym. Natomiast rzeczywiście ten rynek hurtowy jest tutaj absolutnie kluczowy. I teraz, co się stało następnie? Otóż w ramach przygotowania do fuzji po pierwsze skonsolidowano aktywa rafineryjne w ten sposób, że rafineria została przeniesiona do Lotos Asfalt, czyli te wszystkie wielkie nakłady zostały ulokowane w spółce zależnej od grupy Lotos SA. Co więcej, wycena, która tutaj nastąpiła, no była, można powiedzieć, niekorzystna dla spółki grupa Lotos, dlatego że wycena miała charakter wyceny według wartości księgowej, zgodnie z zasadami dokonywania wycen aktywów, które generują zyski, należy stosować wyceny dochodowe. Dochodowe, czyli bazujące na osiąganych zyskach, mówiąc najprościej, ściślej przepływach pieniężnych. To wygląda trochę tak, jakbyśmy kupili mieszkanie 20 lat temu i dzisiaj ono byłoby warte połowę wartości. Absurdalne, prawda? No więc krótko mówiąc, grupa Lotos przejęła w tym momencie udziały o wartości 4,8 miliarda w zamian za te wszystkie instalacje, które zostały wniesione do Lotos Asfalt. Dzisiaj ta spółka nazywa się Rafineria Gdańska. Czas odpowiedzieć na pytanie, co to jest rafineria procesingowa w najprostszy możliwy sposób, tak żeby każdy mógł to w końcu zrozumieć. Otóż rafineria procesingowa może pracować, że tak powiem kolokwialnie, na zero. Dlatego że istotą jest to, że jest dwóch procesorów. Po połowie dostarczają swoją ropę i następnie po połowie odbierają swoje produkty, z którymi mogą zrobić, co chcą. Mieliśmy 100% kontroli nad tą rafinerią. Dzisiaj Aramco, które ma dostęp do ropy, właściwie nieograniczony, i powiedzmy wprost, po cenie niższej niż woda, Aramco przyjedzie do Gdańska ze swoją ropą i ją następnie przetworzy. Można powiedzieć, że faktycznie będziemy mieli bardzo konkurencyjny rynek. Tylko pytanie, czy aby na pewno taki był pomysł w kontekście budowy Championa. Nie jestem pewien, czy PKN Orlen będzie w stanie tą konkurencję wytrzymać. Proszę Państwa, Saudi Aramco to spółka, która ma kapitalizację, wartość rynkową na poziomie około 2 bilionów dolarów. To jest tak jak polski PKB razy 3. Konkurencja Orlenu z Saudi Aramco, no,
być może będziemy mieli faktycznie tanie paliwa przez jakiś czas. Teraz jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, proszę Państwa, oczywiście te udziały zostały sprzedane poniżej wartości księgowej. Nawet poniżej wartości księgowej, nie mówimy o wartości rynkowej. Jeszcze, proszę Państwa, na tą część dotyczącą handlu chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie w ramach spółki handlowej Saudi Aramco przejęło 1277 umów hurtowych. No mamy w Polsce około 7000 stacji benzynowych. Część z tych umów hurtowych dotyczy nie tylko pojedynczych stacji, ale też mniejszych czy większych sieci. Krótko mówiąc, za miliard złotych. Część hurtowa, która w 2021 roku generowała 18 ponad miliardów przychodów tylko w jednym roku. Jeszcze raz może tutaj przywołam tą jedną liczbę. Grupa Lotos w 2021 roku miała 32% udział w rynku polskim. Oczywiście zobaczmy, co Orlen przejmuje. Orlen przejmuje w ramach fuzji, czy przejął już, de facto pół rafinerii. Możemy mówić o 70% udziałów, ale jakie to ma znaczenie, skoro tam i tak prawdopodobnie nie będzie dywidendy. Orlen przejmuje 100 stacji. I oczywiście są również aktywa wydobywcze, aktywa kolejowe, no ale o tym dzisiaj może nie będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to był też dobry wstęp do naszego następnego głosu. Poproszę pana mecenasa Sławomira Staszaka, który powie, mówiłam o tym na początku, o prawnych możliwościach. One jeszcze istnieją, zablokowania tej fuzji. Tak, dziękuję bardzo. Tu pani przewodnicząca trochę uprzedziła odpowiedź, która gdzieś powinna wynikać z tej mojej krótkiej prezentacji. Natomiast proszę Państwa, tu wielokrotnie mamy powtarzane w zasadzie nazwy. Okay. Dobrze. Teraz? Ok? Dobrze. Więc powtórzę może. Wielokrotnie słyszeliśmy już w trakcie nawet tego spotkania nazwę Saudi Aramco. Czym jest umowa PKN Orlen z Saudi Aramco? Jest skutkiem, proszę Państwa. To nie jest tak, że ktoś nam przyszedł i kazał coś zrobić, gdzie tak właśnie ta retoryka jest przedstawiona, że ktoś nam kazał. To jest skutek. Należy znaleźć przyczynę. Kolejny podmiot, który został wskazany, grupa MOL. To również jest skutek. Kolejny podmiot, Unimot, spółka akcyjna. Również skutek. Tu mówimy o umowach, które dotyczą tego rozparcelowania grupy Lotos. Nie wspomniano wcześniej o jeszcze jednym podmiocie, czyli Rosji Biofuel. Również jest to skutek. Tu nie będziemy wchodzić w szczegóły, czego te umowy dotyczą. Wielokrotnie już było to przedstawiane, natomiast trzeba znaleźć przyczynę. Obóz rządzący stara się bardzo mocno przeforsować tezę, że przyczyną są środki zaradcze, tak zwane środki zaradcze, które zostały wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej. Otóż, proszę Państwa, środki zaradcze również są skutkiem. Są skutkiem podjęcia pewnej decyzji. Decyzji dokładnie tutaj doskonale Państwo sobie zdają sprawę, co jest przyczyną. Przyczyną, proszę Państwa, jest sama decyzja o fuzji, podjęcie uchwały o połączeniu. Używam słowa połączenia, bo tak to zostało prawnie przeprowadzone, ale tak jak pan prezes bardzo ładnie podkreślił, ciężko mówić tutaj o połączeniu. To jest wchłonięcie przez PKN Orlen całej grupy Lotos. Tu ciężko mówić o jakimkolwiek połączeniu, bo nie mamy podmiotu, który miałby powstać z tych dwóch spółek. To jest wchłonięcie, które po prostu zostało przeprowadzone w trybie tak zwanego połączenia z kodeksu spółek handlowych. Także
Co należy zrobić, żeby usunąć przyczynę? Bo usuwając przyczynę, będziemy w stanie powoli eliminować, aczkolwiek będzie to bardzo karkołomne przedsięwzięcie, powoli eliminować skutki, o których przed chwilą mówiliśmy. Jedynym, tutaj tak jak pani poseł przed chwilą powiedziała, prawnym aspektem i prawną możliwością, która może doprowadzić do cofnięcia, w dużym cudzysłowie mówiąc, fuzji, jest zaskarżenie uchwały bądź spółki PKN Orlen, bądź grupy Lotos. Oczywiście na to były odpowiednie terminy w momencie, kiedy te uchwały zapadały. Pewna grupa mniejszościowa akcjonariuszy grupy Lotos zdecydowała się na taki właśnie krok i za pośrednictwem właśnie mojej kancelarii złożyliśmy pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały grupy Lotos w zakresie tej fuzji. Aktualnie pozew, który został wniesiony, jest procedowany przed Sądem Okręgowym w Łodzi i należy wyraźnie podkreślić ponownie, jest to jedyna droga do cofnięcia tej fuzji. Tutaj wszystkie aspekty dotyczące umów, które przedstawiliśmy na początku jako skutki tej fuzji, są kolejnym krokiem, który nastąpił po podjęciu decyzji, jakie przyświecały komukolwiek tutaj jakieś przemyślenia w zakresie podjęcia tej decyzji, to już jest aspekt zdecydowanie wtórny. Natomiast jedyną możliwością właśnie, żeby cofnąć fuzję, jest skuteczne podważenie uchwały poprzez stwierdzenie jej nieważności lub uchylenie tej uchwały jako sprzecznej z dobrymi obyczajami, godzącej w interes spółki zarówno Lotos, jak i Orlen oraz jednocześnie krzywdzącej akcjonariuszy. Nie będę powielał tutaj wystąpienia przede wszystkim pana prezesa Olechnowicza, który, no, kto jak kto, ale pan prezes doskonale wie, na czym polega potencjalne pokrzywdzenie spółki Lotos przez tę uchwałę. Zresztą nie trzeba mieć aż tak specjalistycznej wiedzy, żeby wiedzieć, że transakcja, która polega na tym, że z klucza wiadomo, że musimy pozbyć się bardzo dużej części tego, w cudzysłowie powiem, tortu, którym jest rafineria gdańska, no, w żaden sposób nie może być utożsamiana z dobrym rozwiązaniem. Ciężko jest dojść do przekonania, że co by nie stało u podstaw decyzji o połączeniu tych spółek, o połączeniu mówię w cudzysłowie, ale tak naprawdę o przejęciu grupy Lotos, że na jakimkolwiek etapie analizowania pozbycie się tak ogromnego elementu tej grupy Lotos, który generuje bardzo duże zyski, o czym tutaj ekonomiści pewnie szerzej powiedzą, że będzie w jakikolwiek sposób uzasadnione. Także przechodząc dalej, właśnie kwestia stwierdzenia nieważności tej uchwały. Nie wchodząc w jakieś bardzo duże szczegóły, zdaniem mniejszościowych akcjonariuszy, którzy zdecydowali się właśnie podjąć tę walkę, mamy do czynienia z takimi naruszeniami podczas samego procedowania, które powinny skutkować stwierdzeniem nieważności tej uchwały. Nie będziemy rozwijać tych aspektów tutaj tak bardzo szczegółowo, bo to jest nie czas i miejsce. Myślę, że sam mógłbym siedzieć tutaj z Państwem przez parę godzin i nie wyczerpalibyśmy tematu. Natomiast chciałbym, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, jakie są te różnice, na czym polega ten podział. Stwierdzamy nieważność lub uchylamy uchwałę. Stwierdzamy nieważność, kiedy coś jest sprzeczne z przepisami prawa i my próbujemy wykazać, że jest to sprzeczne z przepisami prawa, lub uchylamy tę uchwałę w sytuacji, kiedy jest ona sprzeczna z dobrymi obyczajami, godzi w interes spółki, tak Lotos jak Orlen, oraz godzi w akcjonariuszy, niezależnie czy mniejszościowych, większościowych, po prostu w akcjonariuszy. I tu mamy poszczególne aspekty, które są takim, powiedzmy, clue możliwości zaskarżenia tej uchwały, które właśnie w tej chwili są procedowane przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Dalej, nie ma większego sensu wchodzić w jakieś szczegóły, opisywać Państwu, bo to jest powielenie, tylko ubrane w język prawniczy tego, o czym mówił Pan Prezes, o czym mówił przed chwilą dr Wieczorek i o czym będą mówili dalsi eksperci. Natomiast nie trzeba być żadnym ekspertem ani prawnikiem, żeby zero-jedynkowo ocenić, czy uchwała, która powoduje co prawda połączenie i powstanie, w cudzysłowie powiem, powtórzę, multienergetycznego koncernu, czy ta uchwała godzi w interes nawet samego tego koncernu, tak go już nazwę,
Jeżeli z klucza wiadomo, że musimy się pozbyć bardzo dużego elementu tego potencjalnego koncernu. No, odpowiedź wydaje się być dosyć oczywista. I tu chciałbym jeszcze, żeby zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Zacząłem troszeczkę od niego na wstępie, ale to jest moment na rozwinięcie. Retoryka przedstawiana przez, tak na dobrą sprawę, PKN Orlen polega na tym, że wszystkie te elementy dotyczące umowy z Saudi Aramco, z MOL-em i tak dalej są wykonaniem środków zaradczych, które nakazała Unia Europejska, a tak naprawdę Komisja Europejska. Otóż, proszę Państwa, decyzja Komisji Europejskiej w zakresie środków zaradczych nie oznacza automatycznie konieczności wdrożenia jakichkolwiek jej elementów. Konieczność wdrożenia jej elementów aktywuje się dopiero wówczas, kiedy ktoś podejmie finalnie decyzję o fuzji, analizując te wszystkie za i przeciw, czyli konieczność między innymi sprzedaży znacznej części majątku Lotosu. I co bardzo istotne, to tutaj nawiązując do tego, od czego pani poseł zaczęła, Komisja Europejska nie jest od tego, żeby wskazać jakiś podmiot, z którym PKN Orlen ma zawrzeć umowę. Nie jest od tego, żeby badać, czy jest to ekonomicznie uzasadnione z perspektywy rynku polskiego, Unii Europejskiej czy jakiegokolwiek innego. Komisja Europejska bada wniosek złożony przez wnioskodawcę, czytaj w tym przypadku PKN Orlen, tylko i wyłącznie pod kątem naruszenia prawa antymonopolowego. To są bardzo proste wskaźniki, które pokazują możliwość procentową koncentracji danych rynków, w tym przypadku paliwowego, na danym rynku, czytaj w Polsce. Także tu nie było żadnego pola do negocjacji na zasadzie wskazania podmiotu, wskazania jakiegoś konkretnego majątku. Po prostu musiały zgadzać się w dużym uproszczeniu cyfry. Wspomniałem już o tym, Komisja Europejska czy żaden inny podmiot nie wskazywał, jaki podmiot, jaka spółka ma wejść w transakcję w zakresie sprzedaży jakiegokolwiek elementu rafinerii gdańskiej czy grupy Lotos co do zasady. Także wybór Saudi Aramco, MOL-u, Unimotu czy właśnie tego podmiotu wcześniej wskazanego, to jest wybór Orlenu, wnioskodawcy. Komisja Europejska tylko zatwierdza. Także podsumowując, decyzja Komisji Europejskiej w zakresie środków zaradczych jest realizacją wniosku PKN Orlen, zawierającego propozycję PKN Orlen. Więc ciężko jest podążać tą retoryką, która jest przedstawiana w sferze publicznej, że wykonaliśmy coś, co ktoś nam nakazał. Oczywiście nakazano, żeby nie naruszyć prawa antymonopolowego. Natomiast nikt nie nakazał przeprowadzić samej fuzji. Także to myślę, że na tym można moją część zakończyć. Jeszcze tak podsumowując, tylko w sytuacji, kiedy właśnie to postępowanie, które teraz się toczy, przyniesie jakiś skutek, no to powrót tej marki na stacje benzynowe gdzieś pozwoli skutecznie wrócić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. I zanim oddam głos parlamentarzystom, powoli tutaj spływają do mnie zgłoszenia, także bardzo proszę już się zgłaszać. To jeszcze tylko poprosimy tutaj pilota do prezentacji o zabranie głosu Andrzeja Domańskiego, głównego ekonomistę Instytutu Obywatelskiego. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie pani poseł Pomasce oraz posłowi Aziewiczowi. Chciałbym dzisiaj bardzo szybko dokonać pewnego podsumowania transakcji sprzedaży aktywów grupy Lotos oraz przyjrzeć się wycenie kluczowego aktywa z punktu widzenia również bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakim jest rafineria gdańska, wycenie, która miała miejsce w trakcie tej sprzedaży. Za pomocą liczb chciałbym Państwu pokazać, że rafineria w Gdańsku nie została sprzedana za pół darmo, tylko za ćwierć darmo. Ale po kolei. Co zostało sprzedane? Rafineria, a właściwie 30% udziału w niej oraz prawa do 50% produkcji za 1 150 000 000 zł. Hurt wraz ze sprzedażą paliw lotniczych za 1 000 000 000 zł. Te aktywa, jak wiemy, trafiły do Aramco. Lotos sprzedał stację Lotosu do MOL-a. W zamian Orlen nabył prawo do kupna stacji
do kupna stacji MOL-a. Część z tych stacji, jeszcze kilka tygodni przed transakcją, tych stacji, które kupił Orlen, kilka tygodni przed transakcją należała do Łukoila. Kolejny element to logistyka. Ja tutaj zgadzam się z panem prezesem Olechnowiczem. Jeżeli jest jakiś fragment rynku, który powinien należeć do Skarbu Państwa, to jest to z pewnością logistyka i terminale paliwowe. One mają być, bo ta transakcja jeszcze nie zaszła, być sprzedane do spółki prywatnej, do Unimotu. I na koniec biopaliwa, które trafią do grupy Envien. Co rafineria w Gdańsku? To jedna z najnowocześniejszych rafinerii na świecie. Dzięki inwestycjom w programie 10+, EFRA, indeks, wskaźnik Nelsona, czyli wskaźnik kompleksowości, czyli mówiąc prostszym językiem, to jak dużo marżowego paliwa, marżowego produktu jesteśmy w stanie wyciągnąć z każdej baryłki, plasuje rafinerię w Gdańsku w absolutnej czołówce rafinerii na świecie. Bardzo istotne, iż konfiguracja rafinerii nastawiona jest na produkcję diesla, który stanowi około 53-54% produkcji. Dlaczego tak istotne? Otóż średnie destylaty, czyli między innymi diesel, to w tej chwili najbardziej rentowna część rynku. To na nich w tej chwili zarabia się zdecydowanie najwięcej, o czym za chwilę powiem więcej. I teraz prawdopodobnie najważniejszy slajd dotyczący samej wyceny. Przyjrzeliśmy się spółkom porównywalnym, czyli spółkom, które całość lub niemal całość swojego zysku, swojej sprzedaży czerpią z działalności rafineryjnej. Czyli nie ze sprzedaży, nie ze sprzedaży na stacjach benzynowych, tylko z rafinerii. Średnio mediana wycen takich spółek to 3,2 generowanego przez te spółki zysku. Rafineria w Gdańsku w 2022 roku zarobiła około 5,4 miliarda złotych netto. Jeżeli przyłożymy ten wskaźnik 3,2, wychodzimy na wycenę całości na poziomie 17 miliardów złotych. Czyli ten 30-procentowy udział, który został sprzedany do Aramco, powinien być wyceniony na minimum 5 miliardów złotych. Dlaczego mówię minimum? Ponieważ zgadzam się, iż zdecydowanie ważniejszy niż 30-procentowy udział w spółce jest 50-procentowy udział w produkcji rafinerii. I to tutaj, czym pan prezes Obajtek próbował szachować dziennikarzy, wiedzą o dyskusję o tym, czym jest rafineria procesingowa, to właściwie strzelał sobie w stopę, dlatego że pokazywał, tym bardziej podkreślał, jak tanio został Gdańsk, rafineria w Gdańsku sprzedana. Ale oczywiście do wyceny spółki można podejść również na bazie wyceny porównawczej albo wyceny odtworzeniowej. Oczywiście Gdańsk nie jest jedyną rafinerią na świecie i kilka lat temu nie kto inny, jak właśnie Saudi Aramco w porozumieniu z francuskim Totalem zbudowało rafinerię w Arabii Saudyjskiej, kosztem 12 miliardów dolarów. To rafineria dwa razy większa od Gdańska. Jeżeli przyłożymy proporcje, to wycena tego udziału, które kupiło Aramco w Gdańsku, powinna sięgnąć niemal 8 miliardów złotych. Niemal 8 miliardów złotych. Jeżeli przyjmiemy, że te 12 miliardów dolarów, czyli około 52 miliardów złotych, podzielimy na pół, tak, dlatego że rafineria w Gdańsku jest o połowę mniejsza, wychodzimy na 26 miliardów złotych i te 30% to jest właśnie niemal 8 miliardów złotych. Dlaczego rafineria w Gdańsku jest tak wartościowym aktywem? Odpowiedź nazywa się diesel. W chwili obecnej, to są dane z piątku, marża na każdej baryłce przerabianej na diesla wynosi 40 dolarów. W przypadku innych paliw, na przykład benzyny, jak Państwo widzą, jest istotnie niższa, bo wynosi zaledwie może w cudzysłowie 15 dolarów. Jeżeli przyjmiemy,
bardzo konserwatywnie, bardzo naprawdę konserwatywnie, że 50% produkcji rafinerii gdańskiej to diesel, a jest trochę więcej, otrzymujemy taką rozwodnioną marżę na poziomie 20 dolarów. Mnożąc to przez przerób ropy w Gdańsku na poziomie 10,5 miliona ton, przez kurs dolara, wychodzimy na zysk EBITDA na poziomie prawie 7 miliardów złotych. Korygując o amortyzację, korygując o podatek, wychodzimy na prawie 5 miliardów złotych. Więc nieprawdą jest to, co często pojawia się w sferze medialnej, że wielkie zyski rafinerii to melodia 2022 roku. Nie, w tym roku rafinerie zarabiają, a taka rafineria jak w Gdańsku w szczególności, zarabiają i będą zarabiać bardzo dobrze. Tylko przypomnę, że 5 lutego wchodzi embargo de facto na import z Rosji drogą morską paliw, które to w sposób naturalny będzie wspierało marżę rafinerii gdańskiej. I teraz obalając ostatnie mity, które pojawiają się w sferze medialnej, prezes Obajtek był uprzejmy twierdzić, że tutaj kluczowe było zapewnienie ropy dla rafinerii gdańskiej. Nie dalej jak w październiku główny ekonomista Orlenu, pan Krzyżewski, stwierdził, że to paliw brakuje, podczas gdy ropy jest nadmiar i decyzja OPEC jest na to dowodem. OPEC zdecydował się wówczas na zmniejszenie swojej produkcji. Ograniczenie eksportu ropy ma na celu podtrzymanie jej cen przed dalszym spadkiem. Proszę Państwa, na rynku ropy nie brakuje. Na rynku dramatycznie brakuje i będzie brakować diesla, czyli tego, czego Daniel Obajtek pozbył się w dużej mierze na rzecz Saudyjczyków. Także w ten sposób mógł finansować, właściwie finansować swoje szerokie wydatki. I ostatni mit, z którym chciałbym się tutaj szybko rozprawić, to twierdzenie, że ceny paliw na polskim rynku ustala rynek. Nie, w tej chwili ceny paliw ustala arbitralnie prezes Obajtek. Widzimy tutaj cenę ten niebieska linia to cena hurtowa diesla Orlenu, cena pomarańczowa to cena hurtowa diesla w portach ARA, czyli taki swoisty benchmark. Widzimy, że te szare słupki to różnica. Listopad i grudzień. Tylko w tych dwóch miesiącach Orlen zarobił ponad 1,2 mld złotych nadwyżkowej, podkreślam, nadwyżkowej marży. To nie jest tak, że uważamy, że Orlen nie powinien zarabiać. To jest nadwyżkowa marża wygenerowana przez Orlen w ciągu dwóch miesięcy. Szacujemy, że od lutego 2022 roku, kiedy to wprowadzono obniżkę VAT-u, na której w cudzysłowie upasł się trochę Orlen, nadwyżkowy zysk Orlenu wyniósł ponad 2,5 miliarda złotych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Myślę, że to świetny wstęp do naszej dyskusji. Zanim oddam głos posłankom i posłom, to jeszcze bardzo proszę o zabranie głosu przez Tomasza Siemiątkowskiego, eksperta z Senatu. Senat też w temacie Orlenu jest bardzo aktywny i bardzo prosimy jeszcze o krótki komentarz. Bardzo przepraszam, pana profesora. Ja chciałem kilka kwestii poruszyć, nie powtarzając tego, co usłyszeliśmy, a z czym się in extenso zgadzam. Przedmerytorycznie chciałem powiedzieć jedną rzecz, proszę Państwa, z Lotosem. Bo prawdopodobnie dzięki Bogu ta sprawa wreszcie wybrzmiała. Trzeba powiedzieć, że trochę za późno i to wszyscy, którzy się nią interesowali tak czy inaczej, że tak powiem, byli mało dociekliwi. Dużo rzeczy się działo w wakacje i to tylko usprawiedliwia historię, dlatego że wówczas już pan poseł Marek Biernacki monitował, przygotował interpelację i tak dalej. I ona dzisiaj jest bardzo pomocna, bo ona dzisiaj nam pokazuje intencje drugiej strony. Otóż długo się udawało Orlenowi, bo tak to trzeba powiedzieć, ma mieć nas taką wizją, że to jest dobry proces. Zaszła sytuacja, która jest w pewnym przysłowiu opowiedziana. Rzeczywiście można ogłupiać wszystkich przez pewien czas, można ogłupiać
niektórych przez cały czas, ale nie da się ogłupiać przez cały czas wszystkich. I ta sprawa pękła. Ona pękła dzięki Bogu w grudniu. Dzięki Bogu w grudniu okazało się, że król jest nagi. Nie bardzo wiadomo, kto jest królem, ale drugie przysłowie przychodzi na myśl. Lotos jest tym pałacem, o którym chcę powiedzieć. Otóż Turcy powiadają, że jak klaun wchodzi do pałacu, to nie staje się królem, tylko pałac staje się cyrkiem. I rzeczywiście Lotos, którego już nie ma, ale miejmy nadzieję, że on będzie, stał się takim cyrkiem. Dlaczego? W tym procesie, czyli połączenie, zbycie, potem zbycie Saudi Aramco, potem rozparcelowanie innych aktywów w inne kierunki, tam się nic nie zgadza, proszę Państwa. Od początku do końca, ja mówię jako prawnik, nie chcę powiedzieć, że ex cathedra, ale tam nie zgadza się nic. Oczywiście mówimy o tym, że to nie jest fuzja, to jest prawda, dziennikarze mają do tego pełne prawo, żeby używać takiego terminu. Kodeks spółek handlowych przewiduje połączenie przez przejęcie, czyli wchłonięcie do siebie, i to jest inkorporacja. Myśmy mieli do czynienia z inkorporacją. Fuzja to jest połączenie przez zawiązanie nowej spółki, czyli jedna plus druga równa się trzecia. To nie było fuzji, była inkorporacja, to też jest dopuszczalne. Natomiast zawsze połączenie spółek musi mieć cel. A cel wyznacza właściciel. Właścicielem są akcjonariusze prywatni i Skarb Państwa, czyli mieliśmy w tym przypadku do czynienia z jakimś charakterem współwłasności, ale kontrolę sprawowało państwo, czyli Skarb Państwa. W związku z tym, jaki cel miałby osiągnąć wskutek takiego procesu właściciel? Stracił Lotos, stracił kontrolę nad rafinerią gdańską, dostał za mało pieniędzy, do czego się zaraz odniosę jednym zdaniem, i to niby, to jest najbardziej fałszywa teza, która została tu dzisiaj obalona i trzeba to cały czas podnosić, wskutek realizacji środków zaradczych. Otóż to, że środki zaradcze będą, było wiadomo przed procesem, to jakie one będą, też było wiadomo. Przejęcie Lotosu przez Orlen bez realizacji środków zaradczych równałoby się mniej więcej w rękach Orlenu 90% rynku paliw, 80% rynku ropy. Z góry każde dziecko na studiach ekonomicznych i prawniczych, jeżeli się zajmuje prawem antymonopolowym, wiedziało, że na to Komisja Europejska się nie zgodzi, i słusznie panowie powiedzieli. W związku z tym jej nie interesuje, nasze wewnętrzne realia nas nie interesują. Ją interesowało to, żeby Orlen nie miał w swoim posiadaniu takiego, a nie innego udziału w rynku. Co trzeba było wtedy zrobić, kiedy te środki się pojawiły, a one były sygnalizowane dużo wcześniej? Wycofać się z połączenia. Po prostu nie zrobić połączenia. Zwłaszcza, że ostateczne czynności przy połączeniu miały miejsce po wybuchu wojny, co zmieniło w ogóle geopolitykę już dodatkowo, prawda? W związku z tym mówienie o tym, że musieliśmy, oczywiście panowie powiedzieli, że nie musieliśmy. Powiem tylko o Aramco. Kary umowne nie tyle astronomiczne, co absurdalne. Cena 1,115 MLD versus $500 milionów, czyli cena, kara umowna dwa razy wyższa, absurdalne, ale jak ona jest dwa razy wyższa, to można ją miarkować, odnosić do szkody, miarkować ze strony Aramco. Ale tam w tym kontrakcie jest napisane zdanie, że strony uznają ją za rozsądną i uzasadnioną. Czyli strony, czyli Orlen dzisiaj wiedział, że szkoda tamtej strony będzie $500 milionów i dlatego się na nią zgodził, żeby sąd nie mógł miarkować, czyli nie mógł tego odnosić do szkody. Bo zasada jest taka, jak jest szkoda, to jest odszkodowanie. Jak nie ma szkody, a jest kara umowna, to ona i tak się w zasadzie należy, ale nie bardzo wiemy, czy w tej wysokości, no bo jeżeli szkoda wynosi 0, a kara umowna 100 zł, to może sąd uznać, niech to będzie 50, 40, ale oni wpisali do postanowienia zdanie ostatnie, że ona jest uzasadniona i, że tak powiem, strony się na to zgadzają, zwłaszcza Orlen. No w tym momencie oczywiście całe światło powinno być rzucone na ten element. Przy Aramco transakcja powinna odbyć się, o czym mówimy w Senacie, z udziałem Komitetu Konsultacyjnego, 16 ministrów, 4 służby specjalne, przedstawiciel premiera. Nagle się okazuje, że Komitet Konsultacyjny się nie wypowiedział, bo możemy założyć już dzisiaj po tych publikacjach dziennikarskich, gdzie dotarto do wielu informacji i argumentów, ale przede wszystkim informacji, faktów,
możemy założyć z pewnością praktycznie stuprocentową, że gdyby poszło to do komitetu konsultacyjnego, to wszyscy ministrowie z Rady Ministrów plus przedstawiciel premiera, czyli de facto na końcu premier, plus cztery służby specjalne nie zgodziłyby się na te transakcje ze względów różnych. Ceny, bezpieczeństwa państwa i struktury prawnej. Cena. Cena, powiedzieliśmy, jest absurdalna. Pan doktor Wieczorek, wszystko już państwo wiecie. Nie ma takiej metody wyceny, która by w sposób odległy, bardzo odległy, ale w jakiś sposób sugerowała taką cenę. Nie ma takiej metody wyceny. Oczywiście często połączenia następują, czy transakcje następują z jakimś inwestorem, czyli Orlen miałby dostać Aramco jako swojego partnera w pewnym wspólnym przedsięwzięciu, wtedy liczymy wartość synergii. Ale nie ma w tym procesie takiej synergii, która by uprawniała w jakikolwiek sposób do rozmowy o kwocie miliard złotych. To jest to, co już państwo wszyscy wiecie. Ronaldo dostał za 2 lata 2 miliardy złotych, a my 30% rafinerii, w którą wpakowano 10 miliardów, dostaliśmy miliard złotych. Nie ma. Trzeba położyć na stole wszystkie wyceny, jakie mieli, wszystkie dokumenty, na bazie których wyceniali, i tam nie wyjdzie ani miliard, dlatego powiedziałem, nie będzie nigdy blisko. Ani nie wyjdzie miliard, ani nie wyjdzie 2, ani nikomu nie wyjdzie 3, ani nikomu nie wyjdzie 4. W związku z tym nie sprzedaliśmy nawet za ćwierć, sprzedaliśmy po prostu za darmo, oddaliśmy to za darmo. Oddaliśmy również, oprócz tego, że oddaliśmy za darmo, to oddaliśmy kontrolę, wykaz czynności, w których akcjonariusz większościowy, czyli Orlen w spółce Rafineria Gdańska, nie może przeforsować żadnej decyzji bez zgody Aramco, akcjonariusza wspólnika mniejszościowego, bo to spółka z o.o., jest tak potężny, że w zasadzie jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Sprawa kolejna. Co się stało pomiędzy domówieniem się na tym ostatnim etapie, domówieniem się, czyli pomiędzy umową przedwstępną sprzedaży udziału w rafinerii, a sprzedażą udziału w rafinerii, zainteresował się sąd rejestrowy w Gdańsku w grudniu i poprosił o to, aby Orlen przedłożył umowę sprzedaży udziałów i przedwstępną. Okazuje się, że sąd wpisał nowego wspólnika Saudi Aramco do rejestru 23 grudnia, wpisał, pomimo że nie dostał dokumentów, których zażądał w postanowieniu, czyli nie zmienił swojego postanowienia, ale dostał pismo z Orlenu, został przekonany, że umowa przyrzeczona jest istotna i z umowy przyrzeczonej wynika, że wspólnikiem jest Saudi Aramco. Tymczasem, jak się czyta umowę przyrzeczoną, to w tej ostatecznej umowie z 30 listopada jest tyle odniesień do umowy przedwstępnej, że my dzisiaj absolutnie nie wiemy, a pracowaliśmy w dużym gronie, czy te warunki z przedwstępnej zostały spełnione, czyli czy Saudi Aramco w ogóle jest wspólnikiem. Z czysto prawnej strony my takiej wiedzy dzisiaj nie mamy. W związku z tym sąd rejestrowy się pospieszył, mimo że bardzo zasadnie zażądał obydwu dokumentów, a dostał ten ostatni. Dlaczego? Bo ten ostatni to jest wydmuszka. To jest bardzo krótki dokument, którego nie bano się przedłożyć do sądu. Większy problem będzie z umową przedwstępną, w której jest o wiele więcej informacji i nie przedłożono ich. Z jakiego powodu to wiemy. I ostatnia rzecz, jak zniweczyć to połączenie? Bo tu są dwa pytania. Jak zniweczyć transakcje sprzedaży udziałów? No jakbyśmy ją zniweczyli, to jesteśmy znowu w problemie z Komisją Europejską, bo już minął termin na realizację środków zaradczych, a my jakby nie sprzedaliśmy udziałów. Wtedy Komisja Europejska musiałaby powiedzieć, po pierwsze, że nie ma fuzji. Czyli można by w drodze dość automatycznej się cofnąć. Nikt tego nigdy w Polsce nie zrobił, żeby zniweczyć połączenie spółek na tym poziomie aktywów. Ale to jest jedna z opcji. Drugą kwestia to jest zniweczenie samego podziału niezależnie od transakcji zbycia udziału w Saudi Aramco, gdzie jednym z elementów jest to, o czym powiedział pan mecenas Staszak, czyli wygranie w sprawie płynącej z zaskarżenia uchwały, no i potem następne kroki. Ta struktura, ta mapa potencjalnych czynności jest ogromna, natomiast nie jest pewna, ale kiedy w poszczególne hipotezy się poddaje pewnemu testowi prawdopodobieństwa, to
to prawdopodobieństwo wzrasta, dlatego że gdzieby nie dotknąć, tam jest dziura. Dziura jest dlatego, że w tej transakcji nic się nie trzyma kupy, w tej całej operacji z Lotosem się nic nie trzyma kupy. W połączeniu, a potem w zbyciu udziału w Rafinerii Gdańskiej, która powstała jako wydzielenie z asfaltu aktywów, z Lotos Asfalt aktywów, tylko tych rafineryjnych. Także jesteśmy w momencie jakby ostatnim dobrym, w którym można się było tym publicznie zainteresować, w sensie kontroli politycznej, merytorycznej, ekonomiczno-prawnej. I to jest wszystko, dlatego że pani przewodnicząca już mi trzeci raz tutaj bardzo dyskretnie dała sygnał, a po trzech razach to już, nawet gdybym miał do powiedzenia jeszcze dużo, a nie mam, to już bym musiał skończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie profesorze. Wierzę, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Jeszcze pewnie niejedną godzinę będziemy rozmawiać wspólnie o Lotosie. Oddaję teraz głos posłankom i posłom. Także bardzo proszę się zgłaszać. Najpierw oddam głos panu posłowi Cezaremu Tomczykowi. Paweł Poncyliusz, Maria Janyska, Piotr Ziętarski, Katarzyna Lubnauer, Małgorzata Chmiel, Tomasz Nowak i resztę już pan poseł Cyrański zapisuje dalej. Bardzo proszę panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że doszło do tego wysłuchania, bo ono rzeczywiście otwiera oczy. Myślę, że wiele osób, które ogląda dzisiaj tę transmisję w internecie, te osoby, które będą śledziły zapis dzisiejszej rozmowy, będzie bogatszych o naprawdę ogrom wiedzy w tej sprawie. Ale chciałbym dwa słowa takiego może podsumowania i dwa zdania komentarza. Po pierwsze, to, co Państwo przedstawili, mówię o słowach pana prezesa, pana profesora, pana doktora, pana mecenasa czy szefa instytutu, to są dane szokujące, no bo one pokazują wprost, że to nie jest żadna fuzja, tylko tak jak powiedział pan prezes, to jest de facto likwidacja Lotosu i to w dodatku likwidacja za bezcen. No bo jak nazwać fakt, że czarno na białym, wiemy, że 30% udziału w Lotosie ma wartość 8 miliardów złotych i my to sprzedajemy za miliard złotych. To w żaden sposób jest nie do obrony. Wszyscy pamiętamy, jak wiele kontrowersji wzbudziło wyrzucenie w błoto 70 milionów złotych przez pana Jacka Sasina. Przecież to w tej skali to wydaje mi się drobne. To jest 100 razy więcej. Polskie państwo straciło 7 miliardów złotych tylko na tej jednej transakcji. Nie mówię o skutkach, mówię tylko o transakcji w tym jednym momencie, 7 miliardów złotych. Żeby sobie wyobrazić, jaka to jest suma, to wystarczy powiedzieć, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która za chwilę będzie znowu grała dla milionów Polaków, musiałaby zbierać takie pieniądze przez 100 lat. I to jest tylko jedna transakcja, która nastąpiła. To jest rzeczywiście szokujące. Druga sprawa to jest skutek. Skutek, który jest skutkiem dla państwa polskiego, ale też skutkiem dla każdego polskiego obywatela. No bo dzisiaj strategia Orlenu, którą mogliśmy obserwować na stacjach benzynowych i możemy obserwować każdego dnia, jest mniej więcej taka. Dolar się umacnia, paliwo na Orlenie drożeje. Dolar traci na wartości, paliwo na Orlenie drożeje. Cena baryłki ropy wzrasta, paliwo na Orlenie drożeje. Cena baryłki ropy spada, paliwo na Orlenie drożeje. VAT na benzynę spada, też paliwo na Orlenie drożeje. No to jaką korzyść ma polski obywatel z tego, że powstał tego typu monopol? No właśnie nie ma żadnej korzyści. Wszystkie te rzeczy, wszystkie te bajki opowiadane przez pana Obajtka można wyrzucić do kosza, bo on dokonał nie najlepszej transakcji, jaka była możliwa do dokonania, tylko najgorszej, jaka była możliwa do dokonania i to w tym przypadku w imieniu państwa polskiego. W grudniu ceny hurtowe, jeżeli chodzi o rafinerię w Płocku, to były ceny o 70 groszy na litrze wyższe niż w reszcie Europy. Czy skutkiem tego typu operacji miało być to, że ceny benzyny w Polsce będą najwyższe w Europie? Czy ktoś sobie mógł to jeszcze jakiś czas temu wyobrazić? Dzisiaj to niestety staje się faktem. I na koniec trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak było? Dlaczego na przykład rząd dzisiaj wprowadza jedną z najwyższych stawek VAT w Europie na benzynę, na gaz i na olej napędowy, czyli 23%. Wyższą stawkę mają tylko trzy kraje w Unii Europejskiej, czyli Dania, Finlandia i Szwecja. I dlaczego w grudniu płaciliśmy najwięcej w hurcie za benzynę w Unii Europejskiej? Dlaczego? Dlaczego oni takie decyzje podjęli? Bo mogli.
Bo mogli, bo mają po prostu monopol. 100% decyzji zależy od tych ludzi. Nie muszą się oglądać na żadną konkurencję. Nie muszą oglądać się na to, że jakiś inny koncern czy jakieś inne stacje benzynowe będą mogły zmienić ceny i będą konkurencyjne. Dlaczego? Bo są właściwie w 100% dzisiaj monopolistami na polskim rynku i to widać, jak monopol dzisiaj szkodzi każdemu Polakowi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I teraz pan poseł Paweł Poncyliusz. Pani przewodnicząca, po pierwsze chciałem powiedzieć, że 18 listopada uruchomiliśmy portal, stronę internetową aferyobajtka.com, bo to jest dzisiaj główny bohater całego przejęcia przez Orlen Lotosu i Rafinerii Gdańskiej. No więc do dnia dzisiejszego jest ponad 100 tysięcy wejść zainteresowanych osób, ale to, co warto powiedzieć, to w pierwszych dniach tak bardzo zdenerwowało otoczenie Daniela Obajtka to, że uruchomiliśmy tę stronę, że takiego ataku hakerskiego firma, która nas wspierała technologicznie, nigdy nie doświadczyła w Polsce. I zanim nam się udało odtworzyć, czy też ponownie postawić tę stronę, to kilka dni musieli profesjonaliści odzyskiwać dane, ponieważ atak był tak potężny, że nawet został serwer zaatakowany, którym zaczęliśmy pokazywać aferę Obajtka, z których Daniel Obajtek, mam nadzieję, że będzie rozliczony. Dziś tych ponad 100, w okolicach 100 tysięcy wejść, to są wejścia i na stronę internetową, i na profile społecznościowe, na przykład na Facebook. Druga rzecz jest taka, że cała transakcja jest obarczona podejrzeniem, a wręcz pewnością, że nie było tam dobrych intencji. Nie było dobrych intencji w postaci konsolidacji Orlenu z Lotosem, jak również z PGNiG. Nie było dobrych intencji, jeśli chodzi o całą transakcję z Saudi Aramco oraz innymi firmami, które otrzymały kawałki skonsolidowanego koncernu. I teraz można sobie zadać pytanie, jeśli nie było dobrych intencji, to po co to było? Z głupoty? Z chęci sabotażu, czy też z chęci zarobienia na boku do prywatnej kieszeni pieniędzy przez różnych ludzi. No i teraz, jeśli nie było dobrych intencji, to inaczej nie można nazwać całej operacji przeprowadzonej przez pana mecenasa Mataczyńskiego. Przypominam, doradcy PKN Orlen, który jednocześnie doradzał w całej konsolidacji, w konsultacjach również z Komisją Europejską, a z drugiej strony pracował nad zmianą ustawy, o której pan mecenas, pan profesor Siemiątkowski mówił, czyli ustawy o kontroli, gdzie tego typu branże są objęte szczegółową kontrolą. Jakiekolwiek ruchy kapitałowe powinny przejść przez komitet konsultacyjny przy kancelarii premiera. I to właśnie pan mecenas Mataczyński, doradca Daniela Obajtka, również prywatny doradca pana Daniela Obajtka, nie tylko w tematach związanych z Orlenem, dokonuje i na co pozwalają również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, to też pokazuje, na jakim poziomie są traktowani posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, dokonuje zmiany ustawy na bazie rzekomo covidowych zmian, która powoduje, że w 2020 roku tego typu transakcja nie musi przejść przez komitet konsultacyjny i nie przechodzi, bo prawdopodobnie, tak jak pan profesor Siemiątkowski powiedział, nigdy by takiej akceptacji nie było ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, ale warto powiedzieć, że ta nowelizacja uwzględniła taki zapis, że jest możliwość rezygnacji z postawienia przed komitetem, na komitecie konsultacyjnym przy KPRM tego typu transakcji w związku z sytuacją międzynarodową zakłócającą konkurencję. Czyli to oznacza, że nawet śnieg na drogach może być potraktowany jako sytuacja międzynarodowa zakłócająca konkurencję. Nie było również dobrej intencji, jeśli mówimy o samej umowie z Saudi Aramco, gdzie Komisja Europejska w ostatniej fazie wskazała, i myśmy o tym w listopadzie właśnie mówili przy uruchamianiu tejże strony aferyobajtka.com, kiedy wskazała Komisja Europejska, że muszą być wykreślone tam dwa zapisy. Jeden mówi o tym, że Saudi Aramco nie może odsprzedać swoich udziałów w ciągu pierwszych 3 lat i drugi mówiący o tym, że Orlen ma prawo pierwokupu. I nawet
premier Sasin nie był o tym poinformowany, a rada nadzorcza przez pana prezesa Obajtka została zaskoczona wieczorową porą z prośbą o to, żeby przyjęli uchwałę rezygnującą z tych dwóch zapisów, które absolutnie są niekorzystne z punktu widzenia całej tej transakcji i tym bardziej potwierdzają tezę, że kontrola nad aktywami przekazanymi do Saudi Aramco znika, że tak powiem, ze strony Skarbu Państwa i podmiotu publicznego. No i ostatnia rzecz, mówimy o pieniądzach. Jeśli tylko kancelaria pana Mataczyńskiego zarobiła około 100 milionów złotych na całym doradztwie, a do tego dołóżmy choćby firmę Compass Lexecon, która jeszcze niedawno doradzała Gazpromowi w różnych potyczkach międzynarodowych, w tym również z podmiotami polskimi. Jeśli do tego dołożymy firmę GLN, znaczy kancelarię prawniczą z panem mecenasem Sadownikiem, który był jeszcze szwarcharakterem w oczach PiSu przed 2015 roku, kiedy doradzał KGHM-owi w zakupie Sierra Gordy. I nagle są to prawnicy, którzy są głównymi załóżnikami prezesa Obajtka, a na co zgadzają się tak naprawdę wszyscy od premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego i wszystkich innych. To były setki milionów. My mówimy o setkach milionów za usługi prawnicze, a ile do tego jest milionów za doradztwo ekonomiczne, za marketing, bo przecież nie łudźmy się, że nie przypadkiem pani Górnicka jest szefową Fundacji Orlenu i to tam rozdaje się pieniądze zasłużonym i tym, którzy mają odpowiednie interesy i odpowiednie wpływy. Znaczy, krótko mówiąc, tam nie było żadnych dobrych intencji i ostatnia wisienka na torcie. Jeśli powodem do nieprzyznawania koncesji TVN-owi było to, że jest to spółka zarejestrowana w Holandii, to chciałem przypomnieć, że formalnie spółką, która nabyła udziały w Lotosie, jest spółka zarejestrowana na holenderskim lotnisku. Więc jeśli w przypadku TVN-u to była przeszkoda, to w przypadku Lotosu okazuje się, że holenderska spółka nie jest żadną przeszkodą w tym, aby dopuścić ją do tak poważnego biznesu, jakim jest biznes paliwowo-energetyczny w Polsce. I ostatnie już pytanie tylko do panów ekspertów, bo ja jako właśnie współautor afery Obajtka.com cały czas zadaję pytanie, kiedy będziemy mogli pociągnąć pana prezesa Obajtka do odpowiedzialności. I czy nie jest tak, to pytanie do ekspertów, że pan prezes Obajtek powinien ponieść odpowiedzialność za działanie na niekorzyść spółki Orlen, podpisując taką umowę z między innymi Saudi Aramco? I czy są jakiekolwiek ograniczenia prawne, które mogą spowodować, że Daniel Obajtek będzie próbował uniknąć odpowiedzialności, choćby w tym fragmencie, już nie mówię o tych nieruchomościach, pałacykach, relacjach z różnymi fundacjami, w tym pani Ogórek i inne narciarskie fundacje, które wydzierżawiają potem pałacyki pana Obajtka, ale w tej konkretnej sprawie, czyli tego, że absolutnie, jeśli jest strata około 7 miliardów, o czym pan poseł Tomczyk powiedział, to tak naprawdę to jest podstawowy argument na że tak powiem, dosięgnięcie z odpowiedzialnością prezesa Obajtka w związku właśnie z tą działalnością na niekorzyść spółki, jaką jest PKN Orlen. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To ja może bym, bo to jest krótkie pytanie, więc prośba o krótką odpowiedź. Kto ponosi odpowiedzialność za tę transakcję, zwłaszcza w kontekście tego pozwu akcjonariuszy mniejszościowych? Ja odpowiem w ten sposób. W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. W październiku weszła w życie. Została uchwalona. Jeden z przepisów, który jest moim zdaniem dość kuriozalny, aczkolwiek nie wiem, czy jest kuriozalny. Mianowicie są dwa artykuły, 293 paragraf 3 i 483 paragraf 3, które, mówiąc w skrócie, zwalniają członków zarządu, rad nadzorczych, likwidatorów z odpowiedzialności, o ile działają w interesie spółki, w ramach ryzyka gospodarczego, tam jest taki dość długi wywód, i posiadają
analizy lub opracowania, które powinny być przyjęte czy opracowane w takich okolicznościach. Oczywiście możemy zakładać, że jest to przypadek, że akurat w październiku takie przepisy weszły w życie. Natomiast przypadkiem zapewne jest też, że szefem zespołu koordynatorów był jeden z pełnomocników Orlenu. Notabene prowadzący jako przewodniczący walne zgromadzenia PKN Orlen, Lotosu oraz PGNiG-u. Bardzo dziękuję. No rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z kolejnym konfliktem interesów. Jeszcze pan mecenas, bardzo proszę. Tak, dziękuję. Nie chciałbym się odnosić tu bezpośrednio do pytania pana posła, bo tutaj mówimy o jakiejś implikowanej potencjalnej odpowiedzialności karnej. Natomiast troszeczkę uzupełniając to, o czym powiedział dr Wieczorek, to na kanwie przede wszystkim, tak jak pytanie od pani przewodniczącej zostało zadane, tego postępowania w zakresie unieważnienia, w cudzysłowie powiem, fuzji. Jeżeli doszłoby do tego, że pozew będzie skuteczny, to jedną z konsekwencji, o które główne pewnie będą dalej pytania formułowane, ale jedną z konsekwencji takich personalnych jest artykuł 512 Kodeksu Spółek Handlowych, który wskazuje z nazwy podmioty, które odpowiadają za pewne czyny, że tak powiem. I zgodnie z tym przepisem między innymi członkowie zarządu, ale również Rady Nadzorczej czy Komisji Rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec wspólników, i tu jest clue, tak? Wobec wspólników tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. Więc tu mamy czystą zasadę winy. Jeżeli w toku jakiegoś tego czy innego postępowania zostałaby wykazana wina personalnie komuś, kto działał w imieniu spółek łączących się, w tym Orlenu tutaj, no to mamy zero-jedynkowo odpowiedzialność za szkody, czyli odpowiedzialność odszkodowawczą. No ciężko mi sobie wyobrażać, jak jakaś jednostka mogłaby ponieść takie finansowe tutaj szkody z własnego prywatnego majątku, no bo mówimy tutaj o jednak miliardach złotych. Niemniej taka możliwość oczywiście jest. A to w jakimś sensie na pewno tłumaczy pazerność pana Bartłomieja Obajtka, jeśli chodzi o te różne posiadłości. Być może to jest jakaś forma... Daniela Obajtka, przepraszam, Bartłomiej Obajtek jest odpowiedzialny za wycinkę drzew w Trójmieście. To rzeczywiście inny trochę wątek. Bardzo proszę, pani posłanka Maria Janyska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, ten proceder, bo właściwie tak powinniśmy chyba mówić, nie powinniśmy tego nazywać procesem przejmowania przez Orlen Grupy Lotos, tylko procederem, już uczynił ogromne straty w sile polskiej gospodarki. I to jest niezwykle istotny aspekt, który musi być rozpatrywany, oczywiście oprócz tych wszystkich kryteriów i następstw, które były w tym procederze do tej pory powzięte. Uczyni ogromne skutki, ponieważ osłabia siłę polskiej gospodarki. I to jest pytanie, komu to ma służyć, bo poprzez zapisy tej umowy widzimy, że nie nastąpiła tutaj dekoncentracja, a wręcz odwrotnie. Tu następuje koncentracja i monopolistyczne zachowania, które będą kierowane wobec wszystkich obywateli naszego kraju, wobec obywateli jako osób fizycznych, a także przecież wobec przedsiębiorców. I te skutki w sile polskiej gospodarki, a właściwie w jej osłabianiu, jeśli nie zostanie to odwrócone, będą widoczne przez wiele kolejnych dekad. Ale jeśli uda się, w co wierzę, ten proces odwrócić, to pytanie jest istotne. Tu przed chwilą padło pytanie o konsekwencje i skutki dla osób sprawujących funkcje, czy mogą jakieś podnieść, jakiego rodzaju to będą poniesione te skutki, ale też pytanie o skutki, jakie będą musiały ponieść podmioty, które do tego procederu zwanego fuzją są zaangażowane, ale także skutki dla Skarbu Państwa, w konsekwencji także dla każdego przecież obywatela.
Chciałam też zwrócić uwagę na to, co tutaj panowie zauważyliście, że nie było celowo, zdaje się, tego komitetu konsultacyjnego, który powinien tutaj czuwać nad tym procesem i wyrażać swoje zdanie złożonego ze służb, z ministrów i tak dalej. Ale zadajmy sobie pytanie, czy to usprawiedliwia wszystkie osoby sprawujące najważniejsze funkcje w rządzie od tego i zwalnia ich od tego, żeby nie interesowali się skutkami tego zapowiadanego już wcześniej procederu dla dziedzin, którymi zarządzają. Bo przecież to są skutki dla gospodarki, czyli minister właściwy do spraw gospodarki powinien też się tym interesować i przedstawiać swoje zdanie. Minister aktywów państwowych na obowiązkowo i to nie ma znaczenia, że coś przed nim zostało ukryte. To natychmiast powinien zareagować i oczywiście w ramach swoich uprawnień wyciągnąć konsekwencje co do składu, sposobu zarządzania i realizacji pewnych procesów w tym zakresie, przecież w spółkach, które nadzoruje. To jest minister właściwy do spraw finansów, to jest minister właściwy do spraw energii i możemy w ten sposób mnożyć. No i oczywiście prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w ubiegłym tygodniu właściwie tak chcąc zmyć z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność, że nie śledził tego na bieżąco, nie nadzorował, nie wypowiadał swojego zdania, powiedział, ja zacytuję, ta koncentracja od początku podlegała notyfikacji Komisji Europejskiej. My ocenialiśmy tylko w wąskim zakresie część warunków zaradczych, a ja myślę, że on jednak powinien oceniać nie warunki zaradcze, a sposób realizacji i propozycje, które właśnie miałyby służyć tym warunkom zaradczym. Wtedy być może, gdyby tak podszedł rzetelnie do swoich obowiązków, jakieś żarówki by mu się zapaliły. Także to nie jest tak, że mamy tutaj jakąś jedną pojedynczą osobę, prezesa PKN Orlen, który jest za to odpowiedzialny, bo ktoś mu na to pozwolił, ktoś udawał, że tego nie widzi, ktoś nie wykonywał swoich konsekwencji. A w rezultacie właściwie, proszę Państwa, nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że to jest tak, jakby ktoś nam ukradł państwo i okradł obywateli. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł i pan poseł Piotr Zientarski. Bardzo proszę. Proszę Państwa, no dobrze, że mówimy o pewnych już konkretach, bo słyszymy pozew cywilny, to są lata. Bardzo skomplikowany, tysiące, wyobrażam sobie sam przecież prawnikiem z kilkudziesięcioletnim stażem adwokatem mam tutaj wyobrażenie, co to za wielki proces. Natomiast myślę, że powinniśmy się skoncentrować także, i tutaj ta dyskusja zmierza ku temu, na konsekwencjach karnych. I tutaj ja rozumiem, że poprzedni pan prezes Lotosu tak bardzo eufemistycznie, bardzo delikatnie tutaj opowiadał, ale no, my musimy przedstawiać sprawę tak, jak przedstawił tutaj pan Domański, konkretnie elementy, które składają się na konkretną szkodę, bo to jest istota, to jest przesłanka z artykułu 296 kodeksu karnego. No jeśli, proszę Państwa, w paragrafie pierwszym do 5 lat mamy, a szkoda wielka to jest powyżej miliona, a tu mamy około 7 miliardów, no to proszę Państwa, to jest odpowiedzialność do 10 lat pozbawienia wolności. To jest i to wyraźnie wynika z przepisów, przesłanek tej ustawy. My oczywiście nie mówimy dzisiaj, że zostało popełnione przestępstwo. My mówimy dzisiaj, że istnieją przez uzasadnione przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. I tak możemy w sposób odpowiedzialny mówić i konsekwencje za tym idące już wiem, że są, bo jest zawiadomienie o przestępstwie. Myślę, że także trzeba by rozważyć przepisy z artykułu 291 kodeksu postępowania karnego i następne, bo przecież
dla przykładu mówi się także o możliwości zabezpieczenia przez ustanowienie przymusowego zarządu przedsiębiorstwa i to w toku postępowania przygotowawczego. Z artykułu 292a paragraf drugi mówi o tym, oczywiście wydaje prokurator, postanowienie podlega zatwierdzeniu przez sąd, ale powinniśmy także, uważam, występować do prokuratora i później wykazywać, bo jednak perspektywa niezależnego prokuratora, działania niezależnego prokuratora jest znacznie szybsza niż zakończenie procesu cywilnego. I myślę, że te środki karne, one zdajemy sobie sprawę przy tak upolitycznionej prokuraturze, że one nie będą może skuteczne od samego początku, a być może wprowadzą pewnego, no, kwestia, do kogo trafią, myślę, że nieprzypadkowo, no, ale mieliśmy i mamy dowody, oczywiście jednostkowe, ale dowody na niezależność prokuratury, prokuratorów odważnych i ambitnych, chociaż zakładać z góry nie można, że to trafi do takiego prokuratora, ale w każdym bądź razie będziemy mieli jasno powiedziane, kto odpowiada za na przykład niedopuszczenie do chociażby tego środka, jakim jest zabezpieczenie przy ustanowieniu przymusowego zarządu przedsiębiorstwa. No bo to jest, proszę Państwa, no, tak jak słyszymy, powodowanie szkody, która cały czas narasta poprzez uzyskiwane przecież potencjalne czy realne dochody Lotosu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Teraz posłanka Katarzyna Lubnauer. Mam prośbę, ponieważ umówiliśmy się na dwugodzinne spotkanie, żeby możliwie zwięźle formułować pytania lub komentarze. Taka serdeczna prośba też w imieniu naszych gości, którzy muszą wrócić. Wszyscy przyjechali spoza Warszawy. Dziękuję. Postaram się krócej. Więc tak, po pierwsze ja bym powiedziała, że nawet ten tytuł dzisiejszego naszego spotkania jest, bym powiedziała, niezgodny z rzeczywistością, ponieważ to mówimy o przejęciu przez PKN Orlen grupy Lotos, a tak naprawdę powinniśmy powiedzieć o rozbiorze grupy Lotos, ponieważ realnie rzecz biorąc my nie mamy do czynienia w ogóle z fuzją, tylko mamy z rozgrabieniem, rozsprzedaniem poszczególnych składników grupy Lotos. Pamiętajmy, że rafineria w 30% przeszła na Saudi Aramco bez właściwie prawa do decydowania w pełni nawet Orlenu o jej funkcjonowaniu. Hurtownie 100% Saudi Aramco, paliwa lotnicze 50% Saudi Aramco, stacje benzynowe ponad 400 sprzedanych MOL-owi. Lotos Asphalt Unimot otrzymał, sprzedał, kupił, w związku z tym też to zostało wyprzedane. Produkcja biopaliw sprzedano Rossi Biofuel Węgry. Tylko wydobycie praktycznie 20% zysku Lotosu przeszło do Orlenu. I teraz jeżeli spojrzymy, ja myślę, że niesłusznie my się koncentrujemy na odpowiedzialności Obajtka. Bo tak naprawdę jeżeli możemy mówić, to głównie możemy powiedzieć o odpowiedzialności nadzoru właścicielskiego, czyli w tym wypadku państwa w stosunku do Lotosu. Lotos był spółką, w której państwo miało większościowy udział, był państwową spółką. W związku z tym realnie rzecz biorąc my możemy powiedzieć, że doprowadził ktoś do tego, że spółka, która miała określoną wartość, została wyprzedana za bezcen. I jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, to oczywiście Orlen na tym w pewnym stopniu zyskał, bo przejął za pewną część pieniędzy jakąś tam, stał się monopolistą. Natomiast niewątpliwie my jako Polacy za bezcen zostały wyprzedane nasze srebra rodowe. Jeżeli weźmiemy tu to, co usłyszeliśmy dzisiaj, porównanie, że coś, co było warte na podstawie zysku, więc takiej można powiedzieć bardzo prostej oceny, 5,2 miliarda zostało sprzedane za 1,15 miliarda złotych, czyli 4,5-krotnie taniej, no to nawet na tym jednym elemencie mamy głębokie poczucie, że można powiedzieć, jako społeczeństwo straciliśmy kilka miliardów złotych, więcej rzeczywiście niż nawet Ostrołęka. I teraz
powiedzmy jedną rzecz. Mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją, w której po pierwsze mamy monopolistę, po drugie ten monopolista pokazał, co potrafi zrobić. Pokazał, w jaki sposób potrafi manipulować cenami, narzucając wysokie marże jesienią. Co więcej, doprowadził do faktu, że tarcza antyinflacyjna, którą wprowadzaliśmy jako Sejm, stała się bezużyteczna, bo realnie rzecz biorąc została zniwelowana. Tutaj mam pytanie do pana Domańskiego, na ile według niego szacuje, na ile mogła być zwiększona inflacja poprzez takie działanie Orlenu. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj usłyszeliśmy, że 32% całego rynku hurtowego miał Lotos. Mówi się, że Orlen miał około 50%, czyli te wszystkie stwierdzenia, które bardzo często słyszymy ze strony polityków PiS-u, są kompletnie nieuczciwe, że przecież możesz każdy pojechać na inną stację benzynową, no to pamiętajmy, ponad 80% hurtowego rynku, a na hurtowym rynku właśnie dokładnie odbywała się manipulacja marżami, to jest właśnie w tej chwili ta grupa Orlen. Czyli realnie rzecz biorąc monopolista, który nas łupił, bo mógł. Bardzo dziękuję. Pan poseł Tomasz Nowak. Staram się. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeśli takie umowy, tak bardzo widoczne, obserwowane przez media, przez nas wszystkich, są poddane takim manipulacjom, to co się dzieje w świetle tych wszystkich spółek Skarbu Państwa i wszystkich tych firm, w których polityka zaczyna odgrywać coraz większą rolę? Strach myśleć, a jeszcze strach myśleć o tym, że my, jeśli nie dojdzie do zmiany władzy, to niestety wszystko wskazuje na to, że obajtyzacja, chociażby transformacji energetycznej, gdzie jest 1 600 000 000 złotych, które trzeba będzie przerobić do określonego roku, ale to są olbrzymie pieniądze. I jeśli taki rodzaj zawłaszczania państwa i taka bezczelność będzie trwała dalej, to rzeczywiście dojdziemy do sytuacji, w której, tak jak powiedziała Małgosia, my stracimy państwo polskie. To jest coś bardzo, bardzo niebezpieczne. Szanowni państwo, my jako Komisja Energii podejmiemy ten temat w trybie artykułu 152, ale widząc, że PiS sobie z tego nic nie robi, wiemy, że będzie to trochę wołanie na puszczy, ale często trzeba i należy wołać, bo to jest nasz obowiązek. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani pośle i pani posłanka Małgorzata Chmiel. Dziękuję bardzo. Idąc za wypowiedziami naszych ekspertów, chcę podkreślić, że to nie fuzja, tylko parcelacja. Parcelacja Lotosu, który był marką wspomagającą bardzo Pomorze, Gdańsk, nie tylko gospodarczo z podatków, również wspomagał, jeśli chodzi o różne kulturalne imprezy, różne sportowe zadania. Była to marka, dzięki której Pomorze się bogaciło. To jest jeden z powodów, pan prezes Olechnowicz pytał się, dlaczego wbrew interesowi gospodarczemu, wbrew bezpieczeństwu energetycznemu państwa, pan prezes Obajtek bez wątpienia na polecenie polityczne podjął tą decyzję. To jest pierwszy powód. Pierwszy powód to jest tak duża niechęć tego rządu do Pomorza, gdzie opozycja zdecydowanie wygrywa. I dzięki Lotosowi całe Pomorze miało same korzyści z tego. Chciało, w związku z tym rząd musi to ukrócić. Druga przyczyna to jest chęć wyprowadzenia pieniędzy, bo pan prezes Olechnowicz mówił o 2 miliardach na markę. Gdzie one się znalazły? Ja się chciałam zapytać, dlaczego w momencie, kiedy już była podjęta decyzja o sprzedaży Lotosu, Lotos wydaje miliony na reklamę marki, która za chwilę zniknie z rynku. Gdzie są te pieniądze i kto z tego rozliczył?
racja jest to, co powiedział też pan prezes, że Obajtek niczego nie zbudował, tylko potrafi niszczyć. Potrafi zbudować tylko jedno, własne pałace. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani posłance i pan poseł Adam Cyrański. Pamiętam o wszystkich, później pani posłanka Joanna Frydrych, pan poseł Piotr Borys i pani posłanka Zofia Czernow. Czy o kim zapomniałam? Jeszcze Mirosława Nykiel, pani poseł. Bardzo proszę. Szanowni państwo, co prawda kolega mnie ubiegł już z pytaniem, ale ja mam pytanie do pana mecenasa. Czy, bo stwierdził pan w swojej wypowiedzi, że jedyną ścieżką na zatrzymanie fuzji Orlenu z Lotosem jest pozew, który żeście państwo złożyli w sądzie w Łodzi. Jaka jest szansa na ustanowienie zarządu komisarycznego w Orlenie w formie zabezpieczenia, to co kolega właśnie powiedział, ewentualnie pójście przez arbitraż, żeby wprowadzić do Orlenu, do zarządu Orlenu komisarycznego przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych. Bo to jest jedyna forma jakby obrony ich własności, gdzie wcześniej wykazaliście państwo straty, jakie ponieśli ci akcjonariusze na skutek sprzedaży aktywów Lotosu. Czy rozważacie państwo to zabezpieczenie i czy jest szansa na wprowadzenie zarządu komisarycznego do Lotosu? Dziękuję. Dziękuję. Ja dam odpowiedzieć na koniec, bo jeszcze mamy dosłownie kilka głosów, także bardzo proszę pani posłanka Joanna Frydrych. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja bardzo króciutko. Szanowni państwo, metod wyceny spółki jest bardzo wiele i cały sęk w tym, żeby wybrać tą najwłaściwszą wycenę spółki. Dzisiaj kontrola NIK-u chce przeprowadzić swoje badanie w spółce Orlen i napotyka się na problemy. I dzisiaj pozostaje też pytanie, co do ukrycia ma Daniel Obajtek i zarząd spółki Orlen, kiedy nie chce wpuścić kontroli NIK-u do spółki, żeby przeprowadziła badanie. Podejrzewam, że między innymi ma ocenić właśnie tą z wybranych metod wyceny spółki i wtedy zobaczymy. Ja mam tutaj pytanie do pana Andrzeja Domańskiego z Instytutu Obywatelskiego. Właśnie mówił pan o skandalicznie niskiej wycenie spółki, bazując na zysku netto albo zysku operacyjnym powiększonym o amortyzację. I takie moje pytanie, jakby nam pan mógł przybliżyć na takim prostym przykładzie, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Naszych ekspertów proszę o notowanie tych pytań. I jeszcze pan poseł Piotr Borys. Ja mam krótkie pytanie, bo o tym, że doszło do największej niegospodarności w ostatnich 30 kilku lat wolnej Polski, chyba nie mamy tutaj złudzeń, jak analizujemy dokładnie tą sprzedaż. Państwo mówiliście oczywiście o przyczynie i o skutku. Ja mam pytanie co do odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności konstytucyjnej organów państwa, które na tym etapie mogły uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Mówię o pierwotnej, o tym elemencie pierwszym, a więc o decyzji czy akceptacji decyzji co do fuzji, a następnie wszystkich daleko idących skutkach, o których tutaj mówimy. Gdzie i jaka jest w państwa ocenie odpowiedzialność, potencjalna odpowiedzialność organów państwa, więc określonych ministrów sprawujących nadzór nad tym procesem, bo mówimy, bo taka fuzja i te skutki ogromnej gospodarki nie wydarzyłyby się bez akceptacji politycznej. I moje pytanie jest takie, gdzie i jaka państwa zdaniem jest odpowiedzialność formalna, karna, polityczna, konstytucyjna osób sprawujących władzę i akceptujących te decyzje. Dziękuję. Dziękuję. Pani posłanka Zofia Czernow. Dziękuję bardzo. Ja mam krótkie pytanie, a mianowicie do prawników takie. Przed Sądem Okręgowym w Łodzi toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o fuzji. Czyli to jest jak gdyby podstawa ja ich chcę zapytać, jakie są szanse, aby to postępowanie o fuzji i kiedy by to mogło się zdarzyć, bo przecież tu nie trzeba udowadniać strat, tylko nieprawidłową uchwałę. To nie jest takie wieloletnie, sądzę. Jakie to ma szanse? Bo jeżeli to postępowanie, jeżeli sąd by stwierdził nieważność uchwały o fuzji, to zaczynamy od początku.
i co byłoby dalej? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pani posłanka Mirosława Nykiel. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Taka konkluzja, która tu już padała. Straciliśmy wszyscy, straciła już gospodarka, stracili przedsiębiorcy. Mamy tutaj dzisiaj dzięki inicjatywie Koalicji Obywatelskiej wysłuchanie, mamy ekspertów, czytamy w prasie, już się pojawiły informacje dokładne o tej umowie. I nie możemy zostać bezradni. Polacy oczekują od nas, żebyśmy tutaj wymyślili koncepcję taką, która by zatrzymała, ukarała i zatrzymała ten proces i odwróciła. Parę tutaj sugestii już padło, ale czy ja nie mogłabym prosić wszystkich państwa ekspertów, może jeszcze o innych ekspertów można się posiłkować, żebyśmy umieli powiedzieć naszym wyborcom, że właśnie po wysłuchaniu publicznym, po tych wszystkich analizach są następujące trzy kroki. I o te trzy kroki kieruję pytanie, nie bardzo wiem teraz do kogo, do całego tego panelu, może pani przewodnicząca zdecyduje, żebyśmy nie czuli się bezradni, jeśli chodzi o odpowiedzialność polityczną, no wiadomo, kto odpowiada, przecież oni cały czas chwalą ten deal. Bo to jest wielki deal Obajtka, a rząd cały czas chwali, niemal na każdej konferencji premier, ministrowie tego rządu. Więc przede wszystkim, co można w kwestii karnej zrobić? Pan poseł Ziętarski też tutaj mówił o skomplikowanym podejściu prawnym. Wszyscy wiemy, w jakim kraju żyjemy i jak długo toczą się te procedury. A więc bardzo proszę ekspertów o takie trzy konkretne wnioski, żebyśmy umieli powiedzieć, nie jesteśmy bezradni. Mamy, zresztą chcę jeszcze tu dodać na marginesie, bo jak słuchałam któregoś z panów, chyba pana profesora, to mówił, że wreszcie to się przebiło. No tak naprawdę to my od roku krzyczymy, że to jest droga donikąd. O tych wysprzedawanych srebrach tutaj z panią posłanką Lubnauer krzyczałyśmy już z mównic. Były zwoływane posiedzenia komisji w trybach tych, na które możemy się powoływać w trybie artykułu 152. Mówiliśmy, do czego to może doprowadzić i doszło do tego, więc nie bądźmy bezradni. Taki mój apel. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. To ja w związku z tym poproszę, żeby każdy z naszych ekspertów udzielił odpowiedzi na pytania wybrane lub kierowane bezpośrednio do każdego z panów lub ewentualnie po prostu zamiast tego podsumował, jeśli woli, naszą dyskusję i może zaczniemy po prostu od tym razem mojej lewej strony. Kolejność. Dobra, siedzimy. Ja naprawdę, Andrzej Domański. Dziękuję bardzo. Naprawdę krótko pytanie pani poseł Lubnauer. Inflacja w grudniu byłaby zdaniem ekonomistów bankowych około cały punkt procentowy niższa, gdyby nie ta manipulacja cenami. Czyli mielibyśmy około 15,5-15,6 inflacji w grudniu. I pytanie pani poseł Frydrych. Oczywiście koncepcję zysku EBITDA to nie jest aż takie proste do wytłumaczenia, ale może opowiem bardzo szybko o tym w bardziej o metodzie dochodowej. Proszę sobie wyobrazić, że mają państwo mieszkanie. To mieszkanie państwo wynajmują za 2,5 tysiąca złotych komuś. Po podatku, po kosztach wychodzi 2 tysiące złotych miesięcznie czystego zysku. W skali roku 24 tysiące złotych. No to Orlen sprzedał to mieszkanie za 19 tysięcy. Sprzedał. Tak, poniżej rocznego zysku. Taki był ekonomiczny sens transakcji sprzedaży udziałów w rafinerii gdańskiej. W tej cenie. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Ja tutaj nie mam wiele, natomiast jedno, ja zadaję sobie pytanie, ale ponieważ jestem w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, to może tak ogólnie takie pytanie. Jak można ocenić i czy nie powinno się ocenić wypowiedzi premiera po tym, jeżeli się na rynku media mówi, że jest problem z tą transakcją. Występuje premier rządu i mówi, nie wiem jak, czy nie chcę zacytować, ale sens, że będziemy bronić tej transakcji, tej sprzedaży. To znaczy, że co?
że nie ma nikt nic do powiedzenia, że to jest właściwie wyrok, bo premier tak powiedział, premier rządu. Ja się czuję w kraju rządzonym przez takiego premiera, no dość byle jak. Myślę, że to jest bardzo istotne, ażeby no, również parlamentarzyści się tym zajęli. Bo to nie jest przejęzyczenie. To wiadomo, że to ma związek z politycznym układem i decyzją polityczną. A tak jeszcze dodatkowo, ja wiem, trochę mam doświadczenia w transakcjach kapitałowych i bezpośrednio, ale i pośrednio tam, gdzie mnie uczono w Szwajcarii. I się zastanawiam, niezależnie od tego, że my mówimy o koncernie numer jeden na świecie, to bardzo, bardzo wątpliwe jest, żeby nie powinno się nawet stawiać, że to jest Saudi Aramco. Jeżeli to jest spółka zarejestrowana w Holandii, SPV, z mojego doświadczenia kupowali Roch Energy, spółka Rocha grupy, kupowała rafinerię. Ale właśnie po takiej prywatnej rozmowie, ja nie traktuję tego prywatnie, bo wyciągnąłem z tego wnioski i przystąpiłem do realizacji innego programu dla rafinerii, z tego powstała grupa. Proszę Państwa, ja nie wydziwiam ani to nie jest ani chwalenie się, ani coś. Wiemy, że jeżeli coś robimy i chcemy coś zrobić dobrego, to nieraz wymaga to powściągliwości w komunikacji, również na poziomach tam, gdzie trzeba się komunikować nieraz, tak? Gdybym ja się wtedy skomunikował w sprawie tego programu z ludźmi, z którymi powinienem był się komunikować w sprawie programu dla grupy Lotos, to by nie było tego programu, bo był również inny pomysł. Ja nie mówię tutaj o złych rzeczach, ale to, co mnie wtedy zastanowiło mocno, to to, że spółka z kapitałem 2 funty ma przejąć, kupić rafinerię, może wcale nie taką firmę, o jakiej dzisiaj mówimy, Lotos, tak? Firmę w trudnej pozycji będącej, więc Skarb Państwa chciał coś z tym zrobić. No ale wyłączność kupującego mierzy się jego wartością, tak, do tego. Więc tutaj ja mam ogromne wątpliwości. To jest dla mnie wehikuł transakcyjny na drodze początkowej. To nie ma związku z tym, co będzie dalej się działo. To nie jest zakończenie sprawy, to jest początek. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan dr Dariusz Wieczorek. No to ja krótko w takim razie w ramach podsumowania, bo tutaj pytań za bardzo nie byłem w stanie zanotować. Proszę Państwa, ja nie jestem politykiem. Jestem gdańszczaninem, jestem obywatelem i po prostu zdecydowaliśmy się przystąpić. Ktoś może pytać, dlaczego akurat wy? Można powiedzieć, dlaczego nie ktoś inny? Tak? Po prostu nikt inny nie podjął takiego działania. My podjęliśmy to działanie. Dwóch akcjonariuszy mniejszościowych podjęło takie działanie. Dwie osoby fizyczne podjęły takie działanie. Żaden samorząd, żadna instytucja nie podjęła takiego działania. Teraz, krótko mówiąc, można powiedzieć tak. Ja obserwuję tą transakcję, ten proces od długiego czasu, właściwie od samego początku, jak się pojawiły zapowiedzi. Siłą rzeczy interesuję się z racji mojego zawodu. I po prostu nie widzę sensu w tej transakcji ekonomicznego od samego początku. Prezes Obajtek mówi bardzo dużo, może nawet trochę za dużo, o uwalnianiu licznych synergii.
Ja tych synergii nie widzę. Właściwie to nigdzie. Jest dużo znaków zapytania. Oczywiście my nie wiemy, jak się będzie zachowywało Saudi Aramco na polskim rynku. Możemy mieć nadzieję, że bardzo dobrze, poprawnie, że będzie to przewidywalny i wartościowy partner biznesowy. No ale my tego nie wiemy po prostu. Oczywiście nawiązując do tej informacji, że Saudi Aramco weszło do Polski poprzez spółkę celową zarejestrowaną w Holandii, możemy zadać pytanie, w jaki sposób nasze polskie prawo miałoby chronić nas przed zbyciem przez Saudów udziałów w holenderskiej spółce. Tak naprawdę nie musi się zmieniać właściciel spółki gdańskiej, wystarczy, że się zmieni właściciel spółki holenderskiej. Mam takie poczucie, że tutaj dochodziło wielokrotnie do różnych kłamstw, przekłamań, niedopowiedzeń w całym tym procesie, do zastosowania wizji budowy narodowego czempiona jako dowodu, że trzeba tego czempiona wybudować. Powoływano się tutaj na świętego Jana Pawła II i krzyż, który został pobłogosławiony 20 lat temu w intencji fuzji. Powoływano się na testament Lecha Kaczyńskiego. Ja pozwolę sobie może na koniec na taką osobistą refleksję. Otóż jako młody pracownik uniwersytetu miałem okazję poznać, no może to za dużo powiedziane, ale kilka razy rozmawiać z Lechem Kaczyńskim, który wtedy też wykładał na Uniwersytecie Gdańskim. Mam takie poczucie, możemy się nie zgadzać z tym, jaką politykę prowadził Lech Kaczyński, natomiast no zdecydowanie wydaje mi się, że to jest obraźliwe dla pamięci Lecha Kaczyńskiego, żeby mówić, że w tym momencie się realizuje jego testament poprzez właśnie tą transakcję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pan mecenas Sołomir Staszak. Dziękuję bardzo. No to mnie wydaje mi się, że dosyć dużo pytań padło, na wszystkie raczej nie zdążymy tutaj wyczerpać je odpowiedziami. Natomiast na samym wstępie bardzo chciałbym nawiązać do tego, co pan doktor Wieczorek powiedział, a wcześniej pan profesor Siemiątkowski. Bardzo dobrze, że ta sprawa wreszcie wybrzmiała. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory cała ta batalia, w cudzysłowie powiem, była toczona przez dwóch mniejszościowych akcjonariuszy. To są zwykłe, kolokwialnie powiem, osoby fizyczne, które podjęły rękawice, mierząc się z kim? Z Orlenem, z ogromną spółką Skarbu Państwa, czyli tak na dobrą sprawę ze Skarbem Państwa. Mówimy o dwóch osobach fizycznych, za którymi nie stoi żaden komitet polityczny, za którym nie stoją żadne wielkie biznesy. To są po prostu dwie osoby, które uważają to, co wielokrotnie zostało tu powtórzone i przede wszystkim przez słowami pana prezesa, uważają, że ta transakcja jest niewłaściwa, nieprawidłowa. Czują się pokrzywdzone jako jej akcjonariusze, jako obywatele i co by nie było, jako osoby związane z regionem, bo tu mówimy o osobach związanych z regionem. Także w imieniu tych właśnie akcjonariuszy chciałem podziękować, że wreszcie została nagłośniona ta sprawa. Natomiast odpowiadając bardzo pokrótce na pytania, jakie są szanse? Pani poseł, to jest pytanie, które słyszy każdy prawnik, do którego przychodzi jakikolwiek potencjalny klient i na które żaden prawnik nie odpowie zero-jedynkowo, czy się wygra, czy się nie wygra. Ja liczę, że są szanse na obiektywne przeprowadzenie tego postępowania, co pozwoli na ocenienie przez rzeczywiście obiektywnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, w co głęboko wierzę. Nie mam żadnych podstaw, żeby uważać, że będzie inaczej. Także liczę na to. Jakie będą skutki, konsekwencje, to pytanie pani poseł. W zasadzie można skonstatować to pytanie bardzo, bardzo prostą odpowiedzią. Wbrew pozorom sprawa jest ekstremalnie skomplikowana, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Z pomocą przychodzi artykuł 510 KSH. Nie chcę państwa tutaj zarzucać artykułami, ale sąd rejestrowy w przypadku uchylenia uchwały albo stwierdzenia jej nieważności wykreśla z urzędu wpisy dokonane w związku z połączeniem. Koniec. Także tu odpowiedź jest jedna, bardzo prosta.
Sądy rejestrowe w Gdańsku i sądy rejestrowe dotyczące Orlenu, odpowiednie dla Orlenu, muszą wykreślić wpisy, czyli Lotos wraca i koniec. Także odpowiedź jest bardzo prosta. W praktyce ona jest prosta, jeżeli mówimy o spółkach, które nic nie robią, są małymi podmiotami, które czekają, aż wszystkie rzeczy zostaną rozstrzygnięte. Tu co się stało? Orlen nie czeka na rozstrzygnięcie obiektywne sądu. Nie czeka na to, czy uchwała ostanie się w obrocie prawnym, czy się nie ostanie. Podejmuje pewne działania. Podejmuje działania związane m.in. z realizacją środków zaradczych. Skutek orzeczenia, oby pozytywnego, ale skutek korzystnego orzeczenia nie będzie miał zero-jedynkowo odzwierciedlenia co do umowy z Saudi Aramco, z MOL-em, z Unimotem, czy jakichkolwiek transakcji, które tutaj miały miejsce. Skutek będzie polegał tylko na tym, że dokona się odpowiednich wpisów w rejestrach. Czynność techniczna, której konsekwencją będzie oczywiście powrót grupy Lotos do rynku. No, że tak można tak to skonstatować. Natomiast cała zabawa, w cudzysłowie powiem, która będzie katorżniczą pracą, dopiero się zaczyna. Zaczyna się weryfikacja umów pod kątem, jak one zostały zawarte, w jakim trybie. I tutaj też odpowiadając tak grupowo na te wszystkie pytania, potencjalne odpowiedzialności różnych organów, instytucji i tak dalej, no, mogą być dopiero rozpatrywane w jakikolwiek sposób kiedy. Wtedy, kiedy poznamy zapisy tych umów, dokumentów, procesów negocjacyjnych. No dzisiaj ja jako praktykujący prawnik nie udzielę Państwu żadnej odpowiedzi bazując na doniesieniach medialnych, bo bym wyszedł na nieprofesjonalnego, także nie chciałbym, żeby tak to wyglądało. Natomiast mamy szereg przepisów, które wskazują na odpowiedzialność osobową właśnie członków zarządu, członków rad nadzorczych, więcej, nawet podmiotów, które przygotowywały opinie ekonomiczne, czyli biegłych rewidentów, tak? Więc tu dopiero machina się zacznie, ruszy się z tym wszystkim. Także to jest odpowiedź, pytanie, na które nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, ale jest dużo będzie do roboty. O. Bardzo dziękuję. Myślę, że dzisiejsza dyskusja to jest najlepszy dowód na to, że to dopiero początek, bo każdy z naszych ekspertów, ale też parlamentarzystki i parlamentarzyści, którzy zabierali dzisiaj głos, myślę, że dosyć dobitnie pokazali, że mamy do czynienia z wyjątkowym skandalem na niebywałą skalę, ze złamaniem procedur, obyczajów, prawa i deklarujemy w tym gronie i na pewno dużo, dużo szerszym, że nie spoczniemy, póki tych wszystkich wątków nie pokażemy, nie wyjaśnimy i nie rozliczymy. To oczywiście może potrwać, być może w ciągu najbliższych miesięcy zmienią się warunki do tego rozliczania i tego nam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na następnym spotkaniu.